Partnerem audycji jest firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Jestem zwolennikiem tych początkowych okresów, gdzie bardzo dużo można wygrać, tak? Są duże bariery wejścia najczęściej, natomiast jeżeli w jakiś sposób to rozumiemy, wiemy, o co w tym chodzi, to też najwięcej można wygrać. Wtedy spółka ZOO wymaga 50 tysięcy. Mhm. 38 było tysięcy z mojej strony wniesione w gotówce, bez żadnych aportów i dróg na skróty, z czego 8 tysięcy własne, 30 tysięcy pożyczone do spłaty. Dużo pieniędzy. No, wtedy to było dużo pieniędzy. Klientom trzeba pomóc w diagnozie ich potrzeb, bo to też nie jest takie oczywiste, co jest tą potrzebą, zrozumieć i podpowiedzieć jak najlepiej to wyzwanie, problem bardziej przyziemny. I pokazać rozwiązanie. Tak. Okay. Jak potem się zreflektowałem, że nawet się nie zapytałem, za ile oni chcą kupić te udziały, tylko od razu powiedziałem, że ja to wyciągam i ja to odbuduję. Okej. Okay. Dlaczego? Bo wiedziałem, że to zrobię. Że zrobisz to dobrze. Lepiej. Często w życiu są tak zwane windows of opportunity. I one nie są wiecznie otwarte. I one po prostu jest taka czasoprzestrzeń, w której coś można zrobić. Jeżeli to nie zrobisz, to ono się zamknie i może już nigdy się nie otworzy. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem audycji jest Olek Cygan. Olek, witaj w studio biznesu bez lukru. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do udziału w naszej audycji. Cześć Tomku, dziękuję za zaproszenie, witam Państwa. Jak Ty to zrobiłeś, że kiedy pojawia mi się idea zaproszenia do studia przedsiębiorcy, którego głównym obszarem specjalizacji jest digital właśnie, czyli ten świat cyfrowych rozwiązań, to jesteś pierwszą osobą, która przychodzi mi na myśl. Czy to jest konsekwencja zbieranych doświadczeń, tych osiągnięć, inicjatyw, które do tej pory realizowałeś? Czy to jest, jak na marketera przystało, jakiś sprawdzony pomysł na to, jak być top of mind, jak przychodzić do głowy w pierwszej kolejności? No to bardzo mi miło, że jestem top of mind i że miałeś takie skojarzenie i że wybrałeś mój numer telefonu. Prawdopodobnie jest w tym jakiś schemat działania, no bo po tylu latach w branży automatycznie człowiek porusza się w jakiś sposób, który jest dla niego charakterystyczny. Natomiast myślę, że no podstawową kwestią to jest to dobre zrządzenie losu, w którym po prostu branża się zaczęła i ja się w niej znalazłem. I potem kilkoma odpowiednimi decyzjami podjętymi, jak zwykle w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, udało mi się załapać w sumie pierwszy odjazd pierwszego pociągu digitalowego w Polsce. Udało, to trochę kokieterii w tym, mam takie przekonanie, że nic w życiu się samemu nie udaje. Będziemy wspominać Twoje przedsięwzięcia, Twoje inicjatywy, ale zacznijmy proszę od prostego wyliczenia. Ile Ty już lat jesteś przedsiębiorcą? Tak faktycznie to od 2 listopada 1999 roku, bo w tym momencie to była, jak dzisiaj pamiętam data, to jest taki hat-trick, o którym zaraz opowiem, mój hat-trick. 2 listopada w KRS-ie sąd zarejestrował moją pierwszą spółkę. Czyli to już jest 25 rok idzie, tak? Robiłeś sobie taki bilans tego okresu? Czy oceniasz go pozytywnie, czy jeszcze za wcześnie na bilansę? A ja widzę, że to jest Twoje ulubione pytanie, często pada. Ja myślę, że to jest w ten sposób, że ja staram w ogóle się patrzeć optymistycznie, przede wszystkim do przodu. Wstecz dużo mniej. Ja w ogóle mam coś takiego, że moja pamięć wsteczna, nawet czasami się śmieję, że jest lekko upośledzona i potrzebuję jej tyle do przodu i na bieżące rzeczy, że
porządkuję sobie, jak dobra optymalizacja dysku i troszeczkę zwalniam zasobów tej pamięci wstecznej. Na pewno to był super interesujący okres i najfajniejsze w nim jest to, że właśnie można było budować ten sektor digitalowy, bo jeszcze może powiedzmy trzy słowa, co rozumiemy przez digital. O właśnie, bardzo dobre. Funkcjonując w różnych branżach, ja cały czas się stykam i na styku biznesu, także kultury, bo mam, jak wiesz, swoje przedsięwzięcie po tej stronie. Ten digital to cały czas jest taki trochę, nie chcę powiedzieć brutalnie, ale taki mały mutant, no bo zawsze mówiono, jest IT, technologia, no i na przykład reklama albo coś innego, a ten digital tak nie ma takiej jednoznacznej definicji, gdzie jesteśmy. A my od w sumie 95 w Polsce tworzymy digital, czyli taką branżę, która wykorzystuje właśnie kilka różnych obszarów, między innymi technologię, ale technologia jest tylko narzędziownią w tym wszystkim. Ja podkreślam, że tak samo jak mówimy o transformacji cyfrowej, digital transformation, to jest skrót myślowy dla mnie. Nie ma czegoś takiego jak transformacja cyfrowa. My mówimy o transformacji biznesu w czasach cyfrowych. I myślę, że to właśnie dobrze oddaje, czym jest digital, że my żyjemy już praktycznie obecnie dzisiaj w dominujący sposób w świecie cyfrowym, w digital world, a kiedyś byliśmy w świecie analogowym. I to jest dla mnie najlepszy sposób wytłumaczenia. Czyli chcesz powiedzieć, że to jest taki trochę inny wymiar, w którym dalej robimy te swoje biznesy, ale trochę w inny sposób, innymi narzędziami, innymi metodami. Myślę, że tak, dobrze to określiłeś. Troszeczkę to jest taki dokładnie inny wymiar. Nie jesteśmy jeszcze w tym świecie wirtualnym, w metaversie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, ale to jest już świat cyfrowy. Dzisiaj ilość czasu, który spędzamy online, czy w tablecie, czy w komórce, czy przez tradycyjny komputer, czy jakkolwiek inaczej, no już jest bardzo istotna, tak? A ile czynności wykonujemy, no to właśnie pokazuje, że już myślę, że więcej niż jedną nogą przeszliśmy do świata digitalowego. I to jest dla mnie taka najprostsza definicja, jak komuś mam tłumaczyć, że to jest właśnie ten, mimo wszystko, wirtualny świat, w którym funkcjonujemy, w którym są biznesy, ale w którym są urzędy, w którym jest kultura, w którym jest sztuka, muzyka, no praktycznie, co się nie obejrzymy, to wszystko... Całe życie dookoła nas, nie? Dokładnie. Już prawie wszystko jest w tym digitalu. I wracając do twojego wcześniejszego pytania, no to dużo miałem szczęścia, że na ten moment transformacyjny udało mi się, kolokwialnie mówiąc, załapać. Zanim jeszcze nawiążemy do 99 roku, ty zaczynasz swoją pracę zawodową wcześniej, bo jeszcze w trakcie studiów, prawda? Jako account manager. Tak, w 95 roku. Studiujesz wtedy dziennie? Dziennie. Okej, udaje ci się łączyć jedno z drugim? Tak. Dziennie, na kierunku studiów, który jednak udało mi się powiązać potem z przyszłością, ale o tym pewno za chwilę dojdziemy. Na Uniwersytecie Łódzkim, tak, studia dzienne, zarządzanie i marketing, ale z naciskiem jednak na zarządzanie, a potem ze specjalizacją zarządzanie spółkami kapitałowymi. Czyli mimo wtedy był bardzo duży ruch na marketing i wtedy było zapotrzebowanie rynku, chyba tylko finanse i bankowość jeszcze konkurowało popularnością z marketingiem, ja się zdecydowałem na ten kierunek zarządzanie spółkami kapitałowymi i mimo, że to oczywiście jest w dużej części wiedza taka teoretyczna, to myślę, że sporo rzeczy dzięki temu, na wiele rzeczy potem inaczej patrzyłem i miałem jednak ten warsztat. To jak to wyglądało? To przed południem zdobywałeś teoretyczną wiedzę na uczelni, a potem praktyczną po południu pracując na konkretnej firmy? Dokładnie tak jak mówisz. To był dokładnie tak. Po prostu nawet nie miałem indywidualnego toku nauczania, który umożliwiał nie chodzenie na studia, czyli bycie na dziennych. Trzeba było pamiętać o zaliczeniach i egzaminach. Tak. Czyli normalnie szedłem w toku i w rygorze studiów dziennych. W części popołudniowej, to na trzecim roku to jeszcze był problem, na czwartym to już nie było żadnego problemu. To już pracowałem praktycznie full time w agencji, bo to była jedna z pierwszych agencji digitalowych w Polsce. To w ogóle, a jeszcze trzeba cofnąć się krok wstecz, tak? Bo
zadam pytanie za ciebie, skąd internet w tamtych czasach? A internet był z Politechniki Łódzkiej. O proszę. A dokładnie tak, że mój ojciec, który jest fizykiem i miał dużo kontaktów, właśnie na jakimś spotkaniu dowiedział się, że na Politechnice już są komputery podłączone i można było podejść do takiego komputera i zacząć coś z nim robić. No i zobaczyłem wtedy pierwszy taki bursztynowy nawet, chyba był nie zielony monitor, oczywiście stary jakiś, już nie pamiętam co to był za komputer. No i szła ta komunikacja. To czyli tata dołożył cegiełkę tak, do tej znaczy, zdecydowanie, jeżeli się o tym mówi, no to rodzice w paru punktach dołożyli bardzo istotne rzeczy, którymi są komputery, bo komputery miałem od 81 roku, pierwsze spektrumy jeszcze ZX80, nie 81, jasne, nie plus, tylko pierwszy ZX80 malutki z taką dotykową, membranową klawiaturą. No i języki, tak? Bo to są dwie rzeczy, które dzisiaj wszystkim mówię, łącznie z moimi dziećmi, że interakcja, relacje, komunikacja jest najważniejsza, a do tego trzeba wiedzieć, co nowego nadchodzi. Wtedy to były komputery. No super, mam nadzieję, że oglądają nas też młodzi wiekiem przedsiębiorcy, przyszli przedsiębiorcy być może, więc zapisujemy w pamięci to, co mówisz. Pamiętasz jakoś szczególnie tą swoją pierwszą zawodową pracę? Jakie to emocje wywołuje? No zarabiasz pieniądze, wtedy jesteś studentem w tym samym czasie. Znaczy to że dało się czuć, że jesteśmy na początku fali tak, czegoś zupełnie nowego, bo oczywiście to był duży wysiłek, trzeba było ludziom wszystko tłumaczyć, bo nikt nie wiedział, co to jest. Ludziom, czyli klientom. Potencjalnym tak? Nawet bym powiedział klientom, bo zanim oni się stali klientami, to wtedy dosyć dużo czasu mijało. Natomiast to też było tak, że oczywiście dzięki komputerom miałem pewne pojęcie o programowaniu. Wtedy nie było tak jak dzisiaj specjalizacji, że tutaj jest zespół client service, tutaj są programiści, tutaj kreacja, strategia i wszystko podzielone, każdy robi swoje rzeczy. Wtedy byliśmy trochę bardziej takim kombajnikiem jednoosobowym. Natomiast ja dosyć szybko odkryłem, że moje miejsce jest po tej stronie właśnie biznesowo-klienckiej. No i oczywiście, że pamiętam, bo po paru ładnych miesiącach namawiania, ja mieszkam w Łodzi, mieszkałem i mieszkam w Łodzi, więc jeżdżenia do Warszawy, gdzie wiadomo, biznes jest centralnie ulokowany, jeżdżenia pociągiem, bez komórki, na spotkania, które mogą być odwołane, cię nikt nie może powiadomić, bo nie macie jak powiadomić, bo jesteś w pociągu. Patrz, takie były czasy, nie? Tak. No ja pamiętam, miałem taki patent na tą sytuację, miałem taki, że to były jeszcze karty do automatów TP, czyli Telekomunikacji Polskiej. Ci młodzi widzowie, którzy nas oglądają, mogą nie wiedzieć, były takie czasy. Czyli sprawdzałeś, dzwoniłeś przed... Wysiadałem na Dworcu Centralnym, szedłem do Mariota, gdzie był automat, wkładałem karty i dzwoniłem na spotkanie, co na pewno jest aktualne. Tak, tak to wyglądało, więc troszeczkę więcej wyzwań było komunikacyjnych. Natomiast parę miesięcy zajęło mi i taki mój największy wtedy sukces to było przekonanie Procter & Gamble, żeby rozpocząć testowe projekty właśnie w internecie. Okay. Dlaczego to zajęło tyle czasu? Bo no, był cały, oczywiście w skrócie, proces decyzyjny, rozmowy prowadziliśmy, pokazywaliśmy, co się dzieje, jakie są perspektywy, a po czasie się dowiedziałem, że właśnie w Procter & Gamble była taka zasada, że jak już jest decyzja, to wchodzą na całego, nie wchodzą tak na pół środki, tylko jest albo go, albo no go. To go się przejawiło na tym, że od razu uruchomiliśmy 4 projekty, co w tamtym czasie to w ogóle był szok. Przez wiele lat później się taki klient już nie trafił i to były 4 projekty nietypowe. Bo to był projekt dla Pantin Provi, czyli szamponów, tak? Ariel, proszek do prania w tamtych czasach. To był tam 96, chyba 7 jakoś tak. Serwis korporacyjny i serwis rekrutacyjny. Proszek do prania, wyobraź sobie, proszek do prania, czyli grupą docelową w konserwatywnej jeszcze mimo wszystko Polsce, prawie 100% kobiety, których jak pamiętamy, ci co pamiętają, to pamiętają, w tamtych czasach za dużo w internecie nie było. No tak. Ale firma podjęła decyzję, że chce sprawdzić każde z pól i zobaczyć w praktyce, jak to zadziała.
A ty po takim kontrakcie to sobie myślisz, że to teraz już mogę wszystko. Jak wygrałem Procter & Gamble i przekonałem taką dużą firmę, czy przekonaliśmy, ale byłem istotnym elementem tej układanki, no to stać mi już teraz na wiele. Świat należy do mnie, co? No na pewno to było bardzo motywujące. Zawsze. Ja staram się być pokorny do świata, więc to nie było tak, że ta pompka mnie napompowała i byłem na poziomie sufitu. Zresztą akurat tak się zdarzyło, że szybko zostałem sprowadzony przez właścicieli firmy na ziemię, bo powiedzieli, że tak jak dobrze pamiętam, że zarzuciłem prawie wszystko inne pracując na tego Proctera i coś tam zaniedbałem. No tak. Co nie do końca było prawdą, ale wykorzystali to do ucięcia mojej premii, na którą bardzo liczyłem. To z dzisiejszej perspektywy niewielkie pieniądze dla studenta, gigantyczne. Ale to wywołało jedną dobrą rzecz. Pojechałem na wakacje i no zacząłem właśnie myśleć. 1999 rok. Ja też kończyłem wtedy studia, w tym roku. Ale nie miałem tylu jaj, co ty, żeby zaraz po studiach założyć swój własny biznes. To jak sobie to wizualizuję, ten czas, to sobie myślę tak, no bronisz się, jedziesz na wakacje, wracasz z tych wakacji, wchodzisz do KRS-u, rejestrujesz firmę, mówisz, co ma być, to będzie. Robię to. Już testowałeś, próbowałeś tej pracy, pracując dla agencji. Przeżyłeś te doświadczenia, jak tutaj mówisz o szefach, choćby przed chwilą. Skąd ta idea? Jak to się stało, że rzeczywiście miałeś na tyle też odwagi w tamtym okresie czasu, w tym wieku ciągle jeszcze, by założyć swój własny biznes? Ja myślę, że na to składa się kilka rzeczy. Po pierwsze, to co powiedziałem trochę humorystycznie, to była taka kropka na D. Druga rzecz była taka, że pochodzę z rodziny, która nawet jeszcze w czasach komuny była w działalności rzemieślniczej, coś takiego, to się wtedy rzemieślnicza działalność, takie stowarzyszenia były. Mimo wszystko przedsiębiorcy z kontaktami za granicą, z częścią rodziny, ale nie tak, że miałem bogatego wujka w Ameryce z workami złota. Dużo bardziej skromnie, ale mimo wszystko dawało mi to pewną ekspozycję na świat i zrozumienie, że to troszeczkę tam inaczej wszystko wygląda. Kolejną rzeczą było to, że jednak to już po tych paru latach w pierwszej pracy to już było ewidentnie widać, że ta fala to ona jeszcze nawet nie jest blisko szczytu i to wszystko będzie się rozwijało. Ta internetowa. I że to jest olbrzymia możliwość, która nie wiadomo kiedy się powtórzy. To już, znaczy dla ludzi siedzących wewnątrz, to już wiedzieliśmy, że to rośnie, jeszcze długo będzie rosło i zanim się nasyci, to jeszcze dużo czasu upłynie. Czyli chciałeś skorzystać z tego momentu? Tak. Okay. Zdecydowanie jestem zwolennikiem, o czym pewno za chwilę jeszcze będziemy rozmawiali, jestem zwolennikiem tych początkowych okresów, gdzie bardzo dużo można wygrać, tak? Są duże bariery wejścia najczęściej, natomiast jeżeli w jakiś sposób to rozumiemy, wiemy o co w tym chodzi, to też najwięcej można wygrać. Mój ulubiony Jack Trout i Ol Reese w książce 22 niezmienne prawa marketingu mówi, czasem być lepiej pierwszym niż lepszym i w danej kategorii. Troszeczkę tak jest, znaczy to, co ja widzę dzisiaj, to każda następna fala, już nie mamy takiej rewolucji. No może dzisiaj AI trochę to przypomina, albo trochę bardzo, ale do tej pory to inne dziedziny usług, nawet profesjonalnych w reklamie, czy to był performance marketing, rzeczy wokół Google'a, programmatic, influencer marketing, to już ta krzywa się szybciej wypłaszczała. Wtedy surfowaliśmy do góry. No tak. Wtedy to też było, powstawały pierwsze organizacje branżowe, w których od samego początku uczestniczyłem, więc to środowisko się tworzyło, ludzie się poznawali. Napędzało wzajemnie, i byliśmy mega. Mimo, że to były naprawdę pionierskie czasy, jak się popatrzy, co my zarabialiśmy w tak zwanej branży reklamy digital w porównaniu do tradycyjnych agencji reklamowych, o których za parę lat się dowiedziałem prawie wszystkiego, no to w ogóle były śmieszne pieniądze, ale mimo wszystko mieliśmy te swoje garażowe firmy, bo trzeba na nie tak patrzeć i mieliśmy taką trochę Silicon Valley w Polsce, po prostu w formule, tak? To było partyzanckie, to było w małych biurach, my mieliśmy
w pierwszym biurze komputer. Na szczęście mieliśmy biuro, gdzie na drugiej ulicy była główna siedziba Telekomunikacji Polskiej w Łodzi od strony technologicznej i pozwolili nam przez kolegę dokładnie podłączyć internet. Kolega miał serwer, on świadczył usługi bardziej technologiczne. Dzięki temu my mogliśmy od razu klientom powiedzieć, my mamy miejsce, gdzie ta wasza strona będzie zamontowana. To były takie problemy. Wow. A nie jak dzisiaj, że wykupujemy sobie w Google Workspace za 30 złotych i mamy wszystko łącznie z przestrzenią, skrzynką pocztową i innymi elementami, więc no, od tej strony to się oczywiście uprościło. Oczywiście, trzeba było się wtedy nakombinować, wymyślić rozwiązanie. Tak, dokładnie tak. Trzeba było, my nie mieliśmy przecież wiedzy marketingowej, umówmy się, w ogóle my nie byliśmy w tamtych czasach ludźmi, tak z dzisiejszej perspektywy, od reklamy. My byliśmy ludźmi od internetu, od digitala, od tego, żeby zrobić website. Potem gdzieś zobaczyłem, że jest taki termin, który nazywa się design and build. Firmy typu design and build, które po prostu projektowały i budowały rozwiązania digitalowe. One potem nastąpił taki rozjazd i część z tych firm poszła w stronę integratorów, software house'ów bardziej technologiczną, a druga połowa skręciła sobie w stronę reklamy. Naturalna ewolucja, tak? Natomiast no, wracając jeszcze do kwestii powstania, z moją przyszłą żoną byliśmy właśnie na takich wakacjach naładowujących baterie i z tych wakacji po leżakowaniu w słoneczku wróciliśmy już z nazwą firmy. Trzeba było jeszcze pieniądze znaleźć. Digital One. Tak jest. Oj, to była cały tydzień wakacji. Proces kreatywny, był, tak? Kartka, notowanie, wykreślanie, czy to dobre, czy nie, tak starodawnie. A potem trzeba było pieniądze zgromadzić. Bo na KRS. Kapitał założycielski. KRS, na to zwrócę uwagę. Troszeczkę pod wpływem studiów, ale też jakiś był chyba zamysł wtedy w mojej głowie, że chcę z tego zrobić prawdziwą firmę. Okej. Okay. Nie poszedłem w działalność gospodarczą, tylko od początku stworzyłem spółkę. Najpierw z jednym wspólnikiem, potem dołączył do nas jeszcze drugi, co też ułatwiało właśnie takie rzeczy od samego początku. I to, co uważam jest super istotne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo często widzę, jakie to generuje problemy w szczególnie małych i średnich firmach, to że był rozdzielony majątek firmy od majątku prywatnego. I to, co było firmowe, to było firmowe. To, co kupowaliśmy na firmę, to kupowaliśmy na firmę. To, co było na kontach firmy, to było na kontach firmy. No i po zgromadzeniu kapitału, tylko jeszcze wniosek, to też nie było e-sądów i nie trwało to 408 godzin, tylko chyba 3 tygodnie czy coś takiego. Ten wniosek, zanim został w sądzie zaopiniowany. I 2 listopada dostałem powiadomienie, że już jest wpis. No właśnie, jak dostajesz ten wpis, to teraz mówisz, to ruszam, wiem, co chcę robić, zrobię to. Czy to jest ciągle jeszcze wiele znaków zapytania dla ciebie, dla twojego wspólnika w tej jakby wizualizacji przyszłości? Czy ty od razu wiesz, wracasz z tych wakacji z takim postanowieniem, będę robił to i to. I tu będę dobry, tu wykorzystam momentum i czas, tu kogoś zatrudnię, zaproszę do tego biznesu. Czy ten koncept był klarowny od samego początku? Znaczy myślę, że przede wszystkim trochę się posiłkowałem na doświadczenia z firmy, w której pracowałem. Okay. I na pewno było pewnego rodzaju lustro, odbicie, tak, konstrukcji, spojrzenie. Tak, był taki dokładnie punkt odniesienia. Zdecydowanie miałem szczęście do ludzi, bo widzieliśmy, że no na początku nie będzie wiadomo, kiedy w ogóle pojawią się jakiekolwiek pieniądze, więc ze wspólnikami wiedzieliśmy, że no wspólnicy najwyżej nie będą zarabiali szczęśliwie. Jeszcze wtedy wszyscy żyli na tak zwanym garnuszku rodziców. Co też podkreślam, szczególnie jak mam jakiekolwiek spotkania z młodymi ludźmi, że to jest ten moment, w którym na masę wyrzeczeń można sobie pozwolić. Jak słucham bez przykrych konsekwencji jeszcze, nie? Jak słucham twoich podcastów i właśnie są osoby, które zaczynają przygodę z przedsiębiorczością w dojrzałym wieku, oni często podkreślali już u ciebie, to ja to od razu wyłapałem, że no w wieku 40 paru lat ciężko jest zaryzykować wszystko, siedzieć po nocach, zaryzykować weekendy i nie dostać jeszcze za to wynagrodzenia. Tak. No, u nas tak to wyglądało. Ja pamiętam soboty, niedzielę przesiedziane w biurze i zero wpływu.
kapitał wtedy dla jasności, wtedy spółka z o wymagała 50 tysięcy. Mhm. 38 było tysięcy z mojej strony wniesione w gotówce, bez żadnych aportów i dróg na skróty, z czego 8 tysięcy własne, 30 tysięcy pożyczone do spłaty. Dużo pieniędzy. No, wtedy to było dużo pieniędzy. I miałeś momenty słabości, szczególnie w tych pierwszych miesiącach działalności, że to może była zła decyzja, zbyt odważna? Znaczy myślę, że nie, to nie, znaczy momenty były, mhm. jeden kulminacyjny, o którym zaraz powiem, natomiast to nigdy mnie nie prowadziło do tego, żeby powiedzieć, o Jezu, co ja najlepszą zrobiłem. Co nie, chodzi? To w ogóle mhm. nie. Natomiast moment był bardzo prosty. Właśnie zbliżało się pęknięcie bańki internetowej, o czym nie wiedzieliśmy, bo to 99. zarejestrowanie firmy. W 2000 w to weszliśmy, a przypomnę, że przełom 2000 i 2001 bańka strzeliła z huki. I także w Polsce, bo my dostaliśmy jak zwykle gry odłamkami. O ile jeszcze w 2000 rozmowy prowadzone z klientami, a dla jasności, co to znaczy rozmowy prowadzone z klientami? To znaczy telefon, dzwonienie na przykład do koncernu międzynarodowego w Warszawie na recepcję i prośba o połączenie z działem marketingu. Tak jest. I przekonywanie, tłumaczenie, czym jest internet. No to w momencie, kiedy bańka strzeliła, to już nikt nie chciał rozmawiać. Nie było takich rozmów. Trafiło was aż tak, tym odłamkowym? Stanęły po prostu zlecenia i zainteresowanie Był taki zupełnie. Moment, był taki moment, ale to jeszcze było właśnie na końcówce 2000 i to było tak, że wycięło temat, mhm. wszyscy się zastanawiali i to widzę, że jest prawidłowość do dzisiaj, że zachowanie stadne generalnie jest takie, że jak coś gruchnie, to jest taka chwila, wszystko siada, reset, systemy się powoli podnoszą, ludzie zaczynają myśleć. Co? Tak. No mhm. i do tego też wrócę, bo wszystkie trzy moje uruchomienia biznesowe występowały w momentach krachu. No proszę, no, znalazłeś jakąś receptę, może sposób na to. Może taki sposób, że jak przeżyję, to znaczy, że już będzie dobrze. Okej, okay. okej. Okay. Na tej zasadzie. Natomiast, ale na to jest tylko jedna recepta, nie poddawać się. Dalej dzwoniłem, dalej jeździłem do Warszawy, dalej starałem się spotykać. I w 2001 roku udało mi się namówić ówczesnego dyrektora marketingu PepsiCo na spotkanie i przekonać, że warto wejść mimo tego, co się wydarzyło w digital, szczególnie z taką grupą docelową, z takimi superproduktami i z tym, że Pepsi jest challengerem, który musi być o krok przed Coca-Colą i eksperymentować z rzeczami. Czy tylko wytrwałość doprowadziła cię do tego momentu? Czy zmodyfikowałeś pewne działania, strategie, pomysły, sposoby musiałem, realizacji? Musiałem częściej dzwonić. Okej. Okay. Czyli przyspieszyć mimo wszystko tak, więcej tak, po to, by. Intensywniej. Okej. Okay. Jak to się mówi, więcej leadów teraz, tak, tych okazji, szans tak, sprzedażowych, po to, by dokładnie tą konwersję zwiększyć. Dokładnie. Podnieść. I wtedy pamiętam, jak dzisiaj przekonałem Andrzeja, że warto zaryzykować. I 21 lat byliśmy z PepsiCo. Niesamowite. Z drugiej strony PepsiCo to był gracz, no jakby to ciągle jest topowy tak, gracz. Tak, więc tak. Nie chałturzyliście gdzieś tam po drodze, robili jakichś małych zleceń, żeby przeżyć właśnie szczelając do tych dużych? Czy jak to wyglądało technicznie? Praktycznie od samego początku ja zawsze byłem skoncentrowany na tych Fortune dużych. 500, okay. na globalnych markach. To też ambitnie, mój drogi. Znaczy, ale w pewien sposób wyrachowany. To okay. znaczy, ja od początku, obserwując rynek, wiedziałem, że tylko te firmy mogą być gotowe na to, żeby podjąć ryzyko i przetestować w imię korzyści w przyszłości. I to się wielokrotnie sprawdziło. Jeżeli potniemy sobie rynek na różne segmenty, głównie właśnie zasięgiem, skalą działania, ambicjami, no to to też się mniej więcej pokrywa z tym, kiedy kto wchodzi pioniersko, kiedy ktoś jest w mainstreamie, a kiedy ktoś jest late to the market, tak? I późno wchodzi i już jak już wszystko jest ustawione bezpiecznie, ceny spadną i tak dalej. Jest pewnego rodzaju taka korelacja w tym a wszystkim. A co byś zrobił, jakby nie pojawiło się to PepsiCo?
przez kilka kolejnych miesięcy nie miałbyś takiego doświadczenia. Ojejciu, Tomku, nawet nie chcesz, nie myślałem. Ale to już słusznie powiedziałeś to na samym początku, nie żyjesz przeszłością. Tak, w ogóle nie, w ogóle to nie, ani wtedy, ani w następnym wcieleniu biznesowym, ani w dzisiejszym. Nie zakładałeś w ogóle negatywnych scenariuszy. Nie zakładam takiego scenariusza. Po prostu więcej telefonów. Tak. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jakoś tak jest, że Olek Cygan ma to szczęście, opada na cztery łapy. Znaczy uważam, że może tak szczęściu powiem. Szczęściu trzeba dopomagać. Tak, może tak powiem. Uważam, że w ogóle tak, agencja reklamowa, firma doradcza, firma konsultingowa to są tak zwane usługi profesjonalne. Jak sama nazwa wskazuje, to są usługi, które się wykonuje na rzecz swoich klientów. Uważam, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, o której bardzo często się zapomina, szczególnie w agencjach reklamowych, gdzie nagrody, splendor, robienie czegoś cool, nic z tych rzeczy. Klientom trzeba pomóc w diagnozie ich potrzeb, bo to też nie jest takie oczywiste, co jest tą potrzebą, zrozumieć i podpowiedzieć jak najlepiej to wyzwanie, problem bardziej przyziemny. I pokazać rozwiązanie. Tak. Okay. I o tym często się zapomina. I myślę, że mam coś takiego, że naprawdę słucham, nie wyrywam się, nie jestem sprzedawcą, który za wszelki wypadek ze swoich, nie wiem, teczek wyjmuje, a dzisiaj mam to, a jutro mam to. Uważam, że bardziej chodzi jednak o to, żeby wczuć się w tą potrzebę i znaleźć dla niej rozwiązanie. Oczywiście trzeba być ekspertem, trzeba wiedzieć, o czym się mówi, ale to jest tak, że trzeba zdecydowanie słuchać. No to a propos tego słuchania też i tego, co powiedziałeś wcześniej, że to jest biznes wyrachowany. No, jestem pełen podziwu zawsze dla osób takich jak ty, które zakładają biznes agencyjny, bo mam takie przekonanie, że gdzieś na koniec dnia no wszystko tam zależy od klienta. Możesz się napracować, możesz zainwestować, możesz stawać w konkury czy szranki z innymi firmami czy osobami i ta decyzja klienta po miesiącach często może nie być dla ciebie pozytywna. To nie jest łatwy kawałek chleba. Co więcej, on jest coraz trudniejszy z roku na rok, jest coraz trudniejszy, bo jednak bariery wejścia, o których mówiłem, się zdecydowanie obniżyły. Mm-hmm. I wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na rynku, czyli nawet w dobie kryzysu powstają następne agencje reklamowe, nowe firmy usługowe, nowe firmy konsultingowe, bo bariery wejścia są niskie, więc ta konkurencja jest coraz większa, jak się domyślasz i domyślacie Państwo, czym można konkurować. No niestety ceną najczęściej, bo nowy podmiot nie ma oficjalnego doświadczenia, nie ma referencji, ma mały zespół najczęściej, więc no musi jakoś walczyć. Więc ten rynek jest trochę czerwonym oceanem, w którym no, jeżeli nie masz metody na wyróżnienie, no to giniesz. A ty taką znalazłeś dla swojej agencji? Dla Digital ja przede wszystkim staram się ją znajdować. Okay. To znaczy, jeżeli Cały czas jesteś w procesie poszukiwania rozwiązań. Tak. Ja jeżeli patrzę wstecz, to tylko po to, żeby zobaczyć, jaką drogę odbyliśmy, jak się bardzo zmieniliśmy. Bo czy byliśmy częścią, no potem byliśmy częścią grupy EuroRSCG w Polsce, czyli dzisiaj Havas, gdzie nauczyliśmy się, jak robić reklamę. Okay. To było niebywałe doświadczenie. Wtedy to była największa grupa reklamowa w Polsce, prawie 400 osób w 5 spółkach. Wszystkie kompetencje marketingowe, komunikacyjne i naprawdę dużo się nauczyliśmy. Potem wyszliśmy z tego nie już jako firma design and build, tylko jako agencja reklamowa, która strategicznie prowadzi marki w świecie digital. I to nie było napompowane hasło, bo fajnie copywriterowi wyszło, tylko faktycznie my zrozumieliśmy, jak połączyć te rzeczy i czego marki potrzebują. To był pierwszy taki moment zmiany, kiedy duża część rynku była za nami. I ten merger z Euro właśnie pomógł zdobyć tą wiedzę. I się nie dało tak z książek, z Nikon wziąć, bo to po prostu był know-how ze świata reklamowego, który wcale nie był dla nas taki oczywisty. Mhm. Lecąc do przodu, decyzja o sprzedaży spółki, połączeniu z Deloitte'em też była spowodowana tym, że ja wiedziałem, że ten rynek znowu nas dogania, że się zmienia, że jest coraz trudniej. A mówiło się wtedy bardzo dużo już o tym, jak właśnie firmy konsultingowe zmienią krajobraz usług, także reklamowych. I kiedy Deloitte ogłosił Deloitte Digital jako nowy właśnie Digital Creative Consultancy, to ja mówię,
come on guys, no to jest duża okazja, żeby znowu odskoczyć rynkowi, nauczyć się czegoś nowego i wyjść z nową propozycją. Więc troszeczkę, jeżeli muszę spojrzeć wstecz, to przede wszystkim widzę taką sinusoidę, która właśnie pokazuje, jak ten rynek się zmienia, jakie są cykle na nim. Ona jest charakterystyczna dla przedsiębiorców chyba w ogóle, ta sinusoida, tak? Tak, ale trochę patrzę, że ten rynek nasz właśnie, to się pokrywa z różnymi fazami jego rozwoju, ale tak, masz 100% racji. Mówiłeś też o tej pokorze na samym początku, czyli jednak świętujemy jednego dnia sukcesy, ale drugiego spodziewamy się, że mogą przyjść jakieś wyzwania czy kłopoty. No jeszcze dodatkowo ten twój biznes jest troszkę nieprzewidywalny, bo wiele innych elementów, jak chociażby bańka, czy tych zewnętrznych, nawet makroekonomicznych, mogą mieć wpływ na twój biznes. Olek, a skąd ten element kreatywności z kolei u ciebie? Jak go wyzwalałeś? Jak powodowałeś, że twoje zespoły też pracowały i przygotowywały kreatywne, nowe, innowacyjne, świeże rozwiązania? Bo z tym mamy jako przedsiębiorcy, szczególnie goniący za każdą okazją biznesową, zawsze kłopot, by coś wymyśleć, by być oryginalnym, by wyróżnić się na tle konkurencji. Jak te pokłady w sobie wskrzesać? No tutaj to jest jednak zespół, tak? Bo ja nie będę sobie akurat tej plakietki pod tytułem Mistrz Kreatywności w takim rozumieniu kreatywności artystyczno-wizualnej, twórczej, to ja nie będę sobie przykładał. Ja ale stworzyłeś team, po stronie biznesowej, tak? Natomiast zawsze starałem się otaczać ludźmi, w tym wspólnikami, którzy byli dobrzy w tych obszarach i w którzy mogli ten komponent uzupełnić. Jak takiego znaleźć? I to wracamy do tego, że jednak relacje są kluczowe, tak? Okay. Czyli obracanie się w środowisku, rozmawianie z ludźmi, bycie otwartym na różne pomysły i jeden pierwszy wspólnik, Marcin, był z kontaktów po prostu w Łodzi, robił pewne rzeczy. Ale co, poszliście na kawę, zaczęliście rozmawiać? Tak. Okay. Z dwoma pierwszymi wspólnikami. Dokładnie tak. Historia jest taka, że zaczynaliśmy rozmawiać, jak się okazywało, że nadajemy na tych samych torach, myślimy o tym, co się wydarzy, jednego trzeba było mniej przekonać, drugiego bardziej. Ale ciekawe, nie bardziej do idei, tylko bardziej do bycia przedsiębiorcą. Rozumiem. Bo to w świetle twojego podcastu nie jest faktycznie wyzwaniem. Jest wiele osób, dla których to jest wyjście poza strefę komfortu. A potem kolejny wspólnik po prostu był u nas w pierwszej wersji Digital One, a w następnej, ze względu na jego potencjał, możliwości i tak dalej, stał się wspólnikiem. W ogóle uważam, że zespół w usługach profesjonalnych to jest największy skarb. Całą resztę można kupić. Technologie, narzędzia, rozwiązania, natomiast ludzie są kluczem. Świetny punkt, to co mówisz, jakby uzupełniajmy te swoje kompetencje, nie? Twórzmy komplementarne zespoły, w ramach których taki twórczy ferment może na co dzień funkcjonować, nie? Agencja szczególnie taka digitalowa, bo jeżeli się popatrzy na rynek reklamowy, to są agencje typu PR-owe, które mają dużo mniejszy ten miks. One są bardziej jak firmy konsultingowe, są po prostu konsultanci. Dzisiaj zatrudniają czasami strategów, czasami kogoś od kreacji, ale generalnie to były firmy, które miały konsultantów. W agencjach reklamowych była już kreacja, jakaś strategia, koniec. A w digitalowej firmie do tego dochodzi jeszcze komponent technologiczny. I jak dobrze wiesz, bo znasz jak rzadko kto tą branżę, to są ludzie, którzy mają jednak troszeczkę inny DNA, inny język, kod komunikacyjny, to nazwijmy to. I trzeba teraz przy jednym stole posadzić technologów zero-jedynkowych, kreatywnych, myślących kolorami, accountów od biznesu i jeszcze parę innych specjalizacji i doprowadzić, że oni ze sobą współpracują. Więc myślę, że mieliśmy takie szczęście, że faktycznie ten tygiel kreatywności, mimo wszystko używając tego słowa, faktycznie się tutaj zadział. Super. To z tego okresu Digital One, pamiętasz takie projekty, z których jesteście najbardziej dumni, takie właśnie spektakularne? No myślę, że to, bo jakby jest Digital One wersja pierwsza i wersja druga, czyli to do euro i po euro, RSCG. Tak, do, okej, okay, tak. Tak, bo to jest, no najpierw byliśmy niezależni, euro, RSCG, weszliśmy do grupy, zostaliśmy po raz pierwszy przejęci. Potem po ilu latach?
5. Po 5. Te moje cykle są 5-letnie. Jasne. To już od razu wyjaśnia. Potem nastąpiła, polscy właściciele grupy odsprzedali swoje udziały holdingowi. No i to był taki checkpoint, co my robimy dalej, bo my nadal posiadaliśmy, połowa udziału była w grupie, połowa była u nas. To był taki moment po różnych perturbacjach, czysto biznesowych moim zdaniem, gdzie te 50 centów złotówki wędruje. To był taki główny element, żeby nie powiedzieć, może nie kość niezgody, ale jednak uczulający. I dostałem pytanie, czy właśnie, czy odsprzedam resztę udziału w grupie, czy nie. I w sumie nawet się, tak potem się zreflektowałem, że nawet się nie zapytałem, za ile oni chcą kupić te udziały, tylko od razu że ja to zwijam i ja to wyciągam, ja to odbuduję. Okej. Dlaczego? Bo wiedziałem, że to zrobię. Że zrobisz to dobrze. Lepiej. 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 Dosłownie w kolejne 5 lat, po wyjściu z grupy Euro, biznes został zwiększony 2 razy szybciej i był 2 razy większy. To, co się nauczyliśmy i wyciągnęliśmy, to na sterydach rozbudowaliśmy. To dlaczego nie dało się robić tego z takim samym powodzeniem wcześniej? W grupie? Tak, bo grupa, no właśnie, bo to są... Rozumiem benefity, ale i mnóstwo wyzwań tak, z tym związanych. Myślę, że to potrzebowalibyśmy drugi odcinek twojego podcastu na wyłączność, żeby o tym opowiedzieć, ale w skrócie to jest trochę tak, że jak wchodzisz do innej organizacji, a szczególnie do grupy, to troszeczkę, jak ja to nazywam, są inne zasady walki, czyli rules of engagement się zmieniają. I to jest inaczej niż jak jesteś samym przedsiębiorcą, tym stateczkiem, starym żeglarzem we wszystkim, jak to przedsiębiorcy najczęściej mają. I to mówię w sensie pozytywnym, bo jednak mamy jako dowodzący biznesem wpływ na całość. Tutaj zaczyna się wkradać polityka, ale też interesy, interesiki różnych ludzi, innych szefów grup. Nie wszyscy są przedsiębiorcami, niektórzy bawią się w politykę tylko dla bawienia w politykę. I troszeczkę to jest takie też innej analogii używając, slicing salami. W pewnym momencie się budzisz, że coś się pozmieniało, nawet nie poczułeś, ale już nie jesteś taki, jak byłeś. Jak wróciliśmy na swoje i pierwszy dobry sygnał był taki, że odbyliśmy roadshow po klientach, że podjęli sami decyzję, gdzie, z kim chcą pracować. Tak, z kim chcą nie pracować. Było tam żadnej wyłączności, jakichś klauzul w tych umowach, nie, kiedy tylko wychodziłeś. Jeden klient, nie będę go wymieniał z nazwy, jasne, ale był, pochodził z kraju, z tego samego co grupa, to on siłą rzeczy został. Wszyscy pozostali klienci przeszli z nami. Więc mieliśmy dużo szczęścia. Byliśmy w stanie utrzymać zespół, odbudować, przejść na swoje. Najwyższy bieg pierwszego dnia i tak jak mówię, w te kilka lat podwoiliśmy biznes, zupełnie go wrzuciliśmy na nowy tor, zmieniliśmy model biznesowy, staliśmy się, mogę powiedzieć, pełnoprawną agencją. Wcześniej byliśmy taką firmą bardziej technologiczną, konstrukcyjną. No i to wtedy urośliśmy do 100 osób. Wiem, że nie lubisz tych pytań o przeszłość, ale gdyby wtedy postawili ci dobre pieniądze na stole, to sprzedałbyś ten biznes? Nie wiem. Znaczy, oczywiście ja rozważam różne rzeczy. To nie jest tak, że to jest tylko czynnik emocjonalny, tak, żeby komu coś udowodnić. Natomiast... Znaczy, ja wiedziałem, że nawet nie ma szans, żeby była dobra propozycja na stole. Z tych wszystkich znaków na niebie i ziemi to nie byłoby satysfakcjonujące, więc nawet nie chciałem to słuchać i marnować na to czasu. To jest trochę tak, że masz to poczucie i wiesz, co można zrobić. Zresztą zobaczmy, jest wielu przedsiębiorców, którzy, nie wiem, na chwilę cię odsunęli od operacyjnego zarządzania, poszli gdzieś do rady nadzorczej albo w ogóle zniknęli, a potem wracają i mają i drive'a, i pomysł, żeby to pociągnąć do przodu. Myślę, że to wtedy był taki też moment, że było widać, chociaż dla jasności, to był przełom 2008-2009, więc kolejny krach ekonomiczny, więc wszystko leżało. Już jesteś zaprawiony w boju, tak. Już wiesz, co zrobić. Albo się czy nad tym nie zastanawialiśmy po prostu za okay. dużo, tylko pociągnęliśmy temat do przodu i zaczęliśmy działać. I co więcej, tutaj... tuż po wyjściu w 2010 zaczęliśmy współpracę z drugim naszym historycznie największym klientem, ze Estée Lauder Companies, gdzie zaczęliśmy w Polsce,
a skończyliśmy praktycznie obsługując cały świat, wszystkie rynki w Europie, Stany Zjednoczone i ad hocowo APAC, Azję. Trochę odpowiadasz teraz na to pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny? Taki z takich klientów właśnie, z takich aktywności? Myślę, że to jest, jeżeli... Na pewno jestem dumny z tego teamu, bo bez niego byśmy tego nie osiągnęli. W szczytowym sezonie zatrudniacie ile osób? No jak dojdziemy do roku 2015, kiedy połączyliśmy się z Deloitte'em, to mieliśmy ponad 100 osób. No to spory team, spory team. Jak na tą branżę, to całkiem duży. Duży taki właśnie hub digitalowy obsługujący Estée Lauder światowo i PepsiCo wtedy też obsługiwaliśmy na region East Europe na 35 rynków. To są tak pod kątem biznesowym, to myślę, że to są takie jak na, mimo wszystko będę mówił, lokalną agencję z Łodzi, jak to zawsze mówię. Świetnie. Bo to idzie, znaczy to mogę mówić z uśmiechem, ale to trochę tak jest. No. Jesteś trochę takim lokalnym też patriotą, tak? Tak, okay. Uważam, że z tego powodu nie przeniosłeś się, choć pewno nieraz rozważałeś się do Warszawy? Może trochę, bardziej z innego. W pewnym po pierwsze to jest tak, Łódź-Warszawa mimo wszystko, no, tak jak premier, dobre połączenie, premier to, tak? Miller kiedyś powiedział coś, co przez wielu zostało skrzyczane, że to jest duopolis. Ja do dzisiaj uważam, że to jest niewykorzystana szansa, żeby to duopolis faktycznie zaistniało. To są miasta komplementarne. Tak jak mówisz, nie jest najgorzej z połączeniem, może bym tak powiedział, a nie jest dobrze. Przy odrobinie planowania to jest ok. Natomiast w pewnym taki momencie... Taki San Francisco Dolina Krzemowa. Dokładnie tak. Mhm. Od 2012 autostrada zapchana, bo zapchana, ale jedziemy. Natomiast przede wszystkim dzięki robieniu wielu projektów na świecie, to ja bardzo szybko miałem taką perspektywę, że jakbym się miał wyprowadzać, to są inne miasta, które coś dają. A inne kraje? No właśnie inne kraje. Okej. Okay. Znaczy w naszej branży, to w Europie to jest Amsterdam, Londyn, pewno najbardziej Londyn. Rozważałeś? Trochę tak, ale ze względu na to, jak ten biznes był ulokowany i w jakich konfiguracjach lądowaliśmy, no to było trudno myśleć o tym, żeby się przenosić. Natomiast gdyby trzeba było biznes rozwijać, to dla tego biznesu nadal uważam, że Londyn jest epicentrum. I nawet postbrexitowy Londyn jest, no powiem tak, lata do przodu, myślę, przed nami. Rozumiem. Czyli, ale na tamten czas w takim razie duży team, zacne kontrakty, żadnych kompleksów, tak? My tutaj, ta lokalna agencja. To jest nawet na tej zasadzie, że my musieliśmy udowodnić, że my staramy się bardziej. A czemu właśnie to miałem o to pytać? Czemu klienci was wybierają? Bo my staramy się bardziej. Okay. Bo my jesteśmy pierwsi na spotkaniach, mimo że przyjeżdżamy z Łodzi, my się nie spóźniamy i dowozimy. I mimo wszystko my byliśmy taką firmą, już w czasie przeszłym powiem, no bo D1 od czasów Deloitte'a nie ma, my byliśmy taką firmą, która dowoziła. I jak popatrzysz na rynek agencji reklamowych, to są agencje, które mają ściany pełne nagród i są agencje, o których jest trochę bardziej cicho, ale mają całkiem niezłe portfolio klientów i wyniki, nawet te niepublikowane w KRS-ie, dają do myślenia. Wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej. Cały czas uważam, że trzeba zdekodować potrzebę klienta i odpowiedzieć w taki sposób, żeby on był zadowolony. Co nie znaczy, że godzimy się na wszystko, że nie stawiamy reguł, zasad, nie tworzymy współpracy i tak dalej. Tylko ja mam taką filozofię biznesu, tak, usługowego, że to jesteśmy po to, żeby wesprzeć klienta. To staramy się bardziej, jest bardzo fajne. Przypomina mi to wieloletnią batalię pomiędzy na rynku w Stanach pomiędzy firmą Avis i Hertzem, czyli wypożyczeniami samochodowymi. Ten Avis przez lata używał strategii i komunikacji właśnie, że jest drugi, więc musi się bardziej starać, by pokonać lidera na tym rynku i z takim dlatego się uśmiecham, cieszę się, że to powiedziałeś, bo właśnie to było naszą inspiracją. Mega, mega. Czyli w swoim biznesie myślisz, mógłbym też używać podobnych argumentów? Mhm. Ja uważam, że to jest w ogóle kluczem wielu relacji, tak? I często firmy zapominają, jaki jest ten cały setup, tak? Czuję się teraz zainspirowany, naprawdę. Wrócę dzisiaj do domu w kontekście jednego z dużych globalnych graczy, konkurentów do naszego Authentic i będę myślał, jak tutaj można to
to wykorzystać w tej relacji. Dziękuję. No i co potem, przychodzi trzecia pięciolatka i co tam się po tych 15 latach z tym Digital One wydarza, Olek? No jesteśmy duzi. Jesteśmy duzi. Jesteśmy na tyle duzi, że potrafimy wynająć cały hotel na super imprezę integracyjną i pojechać tam autokarami, więc myślę, że tworzymy duży, ale fajnie zorganizowany zespół, który w dodatku jest zarządzany już coraz bardziej przez zespół menedżerski, więc następuje też taka zmiana, bo ja nigdy nie byłem fanem mikromanagementu i kompulsywnego nadzoru nad wszystkim, co się w firmie dzieje, wręcz odwrotnie. Szanuję swój czas i czas ludzi i jak kogoś zatrudniam, to po to, żeby robił pewne rzeczy, a nie żeby udawać, że mu pozwalam, że on zrobi pewne rzeczy, więc... To a wiesz, tak, ten mikromanagement jest bardzo częsty to jest zmora. Szczególnie znaczy, to jest zmora. W pierwszych latach działalności. Nie? Ale nie tylko, znaczy w ogóle uważam, że może młodsze generacje już trochę mają lepiej, znaczy na pewno mają lepiej, bo wydaje mi się, że to wynika z prostego faktu i to ja nikogo nie krytykuję, po prostu takie były czasy kiedyś, że polscy menedżerowie mieli ten mikromanagement, bo inaczej nie umieli, nie wiedzieli, nie mieli skąd brać przykładu. To trochę też mam taką teorię, że to wpływało na ich dzieci prywatnie, które tego doświadczały, czuły, widziały. Jasne. I ewolucyjnie po prostu same robiąc biznesy potem myślały, jak czy nie da się jednak to zrobić bardziej ludzko, mimo wszystko powiem. Plus druga rzecz jest taka, że ja lubię mieć czas wolny. Nie da się mieć czasu wolnego, jeżeli się nie przekaże zadań ludziom i nie pozwoli im tego zrobić. Nawet jak mają się potknąć. Przecież to, że ktoś myśli, że on robi coś najlepiej, nawet jak ma prawdę, to co z tego wynika? No, chce siedzieć w pracy, nie wiem, 24 godziny na dobę. No, pytanie, jak, co sobie stawiamy za cel? Wychodzić nie wcześniej, niż wychodzi szef i tak dalej. No, to już w ogóle o chorych rzeczach mówimy. Tak, to jest dla mnie, no, nie bójmy się powiedzieć, patologiczne. Tak, to jest takie... To może dlatego chciałeś w tej Łodzi, wiesz, tam jednak częściej bywać, no bo tak jakbyś się wybrał w Warszawie i pojeździł ulicami tutaj, szczególnie pomiędzy biznesowymi centrami, to zobaczysz, że po godzinie 18, 19, często 20, wiele świateł na wielu piętrach tych wyższych szczególnie budynków ciągle jest włączonych. Na pewno tak, ale spójrz chociażby na sytuację z pracą zdalną wywołaną przez pandemię. Dlaczego o tym mówię? Wielu menedżerów nie sprostało wyzwaniu i nie umiało zarządzać ludźmi w sposób zdalny. I dzisiaj oni są orędownikami tej, moim zdaniem, fałszywej teorii, że musimy wrócić do biur. Ja uważam, że jak ktoś potrafi zarządzać zespołem, to w każdych warunkach będzie w stanie nimi zarządzać. Trzeba przygotować pewien sposób pracy, dostarczyć oczywiście narzędzia, przekonfigurować to, motywować inaczej ludzi, ale nie ma rzeczy niemożliwych. No ale jeżeli ktoś jest w takim wąskim wagoniku, ma przysłowiowe takie końskie klapki na oczach i po prostu zna tylko jeden model, no to na siłę chce zobaczyć, a co ty tam masz w monitorze? Tak, a dlaczego w tym kolorze tak. To? No, a może tu przesuńmy. Tam i... Tylko... Moim zdaniem to zupełnie nie o to chodzi, tak? I też ciężej nie znaczy lepiej, prawda, efektywnie. A to już w ogóle, znaczy tylko wtedy musisz odejść od 8-godzinnego czy ilekolwiek godzinnego dnia pracy, co jest trochę fikcją, wszyscy w tą grę grają, na rzecz rozliczania z efektów. Żeby rozliczać z efektów, to oprócz tego, że musisz rozumieć, co ta osoba robi, nie wystarczy patrzeć jej w monitor, to musisz też mieć wiedzę taką holistyczną. Ja co trzeba zrobić, żeby to zrobić. Tak. I myślę, że wielu, szczególnie w czasach tych postkomunistycznych, menedżerów, którzy awansowali w branżach, nie posiada takiej pełnej wiedzy. I to im utrudnia, i to jest taka trochę ich postawa obronna. Ja to tak sobie interpretuję. Super to zauważasz, tak, absolutnie. No, bo ja na przykład kodowałem strony na początku. Mhm. Jak wspominałem o pierwszej pracy, tak kodowałem strony. Ja przycinałem grafiki w Photoshopie. Ja robiłem jakieś rozwiązania, więc potem... Przeżyłeś to, rozumiesz, co się musiało wydarzyć, zanim pojawił się efekt bardzo dokładnie konkretnej pracy. Dokładnie tak. Ja wiem, na czym ta praca polega, wiem, jakie są jej ograniczenia i to nie jest taka wielka różnica, wybaczcie wszyscy deweloperzy, od strony HTML-owej do portalu. To znaczy, zasady są nadal takie same. Więc jeżeli ktoś chciałby mi powiedzieć, no ja to robiłem 2 miesiące i coś tam, no to ja mniej więcej wiem, czy to jest prawda, czy nie.
A za chwilę AI to zrobi w ciągu dwóch dni. Tak. I też będzie wiadomo, co jest dobre w tym, a co słabe. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli poruszasz się merytorycznie w swoim obszarze, a nie jesteś tylko nadzorcą, tak już brutalnie powiedzmy, to ta relacja zupełnie inaczej wygląda. To, co dzisiejsze pokolenia, młodzi ludzie bardzo cenią, czyli autentyczność, to, że z nimi się rozmawia, że ich przekonujesz, że są partnerem. Jest więcej dialogu w tym, tak, prawda, niż poleceń służbowych. Tak. Mhm. I oni nie boją się o tym mówić, że im to się nie podoba, że chcą inaczej, że to nie jest dobre miejsce pracy, jeśli szef pracuje tak długo, to znaczy się, że gdzieś tam standardy nie są właściwe. Ja powiem tak, to dla mnie, może znowu zabrzmi to wręcz niewiarygodnie, banalnie, ale ja wychodzę z założenia, że ja muszę umieć wyartykułować swoją potrzebę i ja daję drugiej stronie przestrzeń, żeby odpowiedziała, jak to zrobić. No bo ja nie jestem ekspertem od wszystkiego. Niech ci ludzie powiedzą, a może inaczej będzie bardziej efektywnie. Przecież my chcemy dotrzeć do celu. Powiedziałeś też coś przed chwilą, co zapamiętałem, czyli trzeba pozwolić też danym osobom, konkretnym współpracownikom w tym biznesie czasem się wywrócić, potknąć, oczywiście, skorygować coś, poprawić, prawda? Tylko wtedy mamy do czynienia z prawdziwym rozwojem. Oczywiście tak. W ogóle dlatego mieliśmy w szczytowej postaci zespół menedżerski, który był dosyć zróżnicowany, bo też oni mogli ze sobą współpracować. Pamiętajmy, że inaczej jest, jeżeli jest jeden zastępca prezesa i jest trochę wyseperowany na świeczniku, że tak powiedzmy, jeszcze jak prezes czy prezeska wymagający, raczej prezes, bo to oni najczęściej taką postawę przedstawiali, a inaczej jest zespół, który ze mną współpracuje, tak, i jest w stanie wypracować rozwiązania, pomóc sobie. Nie ma nic lepszego, przynajmniej na razie nie dotarłem do lepszej postaci. Tak? Super. Digital One staje się częścią Deloitte Digital w regionie Europy Centralnej. Jak dochodzi do tego mariażu? Tam kto do kogo przychodzi z tą ideą? Jak ona wchodzi w życie? Mieliśmy spotkanie ze Zbyszkiem, który z ramienia Deloitte'a właśnie przedstawił taki pomysł na powołanie, bo to jakby stroną przejmującą był Deloitte jako spółka, natomiast że właśnie na powołanie Deloitte Digital. I zaczęliśmy rozmawiać. A ponieważ, tak jak mówię, ja lubię takie pomysły i tą ucieczkę do przodu, to uznałem, że to naprawdę brzmi dobrze. Troszeczkę też było tak, że ze względów technicznych, po wyjściu z EURRSTG nasza spółka nazywa się Digital One Consulting, więc troszeczkę już było to tak, może nas ukierunkowywało. Poza tym, to czego mi brakowało w reklamie było istotne, bo reklama to jest... Dzisiaj już jest trochę lepiej, ale przez wiele lat to było tak, że nawet ten członek zarządu odpowiedzialny za reklamę, CMO, trochę był z boku. Większa część zarządu, głównie z dyrektorem finansowym na czele, to mówiła, no tak, to jest ten od wydawania kasy, a nie od zarabiania. No tak. Więc mnie cały czas brakowało tego, żeby jednak jeszcze być wpiętym ten poziom wyżej u klientów i faktycznie doradzać. To jest taki trochę gral wielu agencji reklamowych. Jak popatrzysz na rynek, to wiele uruchamia takie zespoły konsultingowe. Po byciu w konsultingu to jednak widać, czym to się różni, jak to jest też postrzegane przez klientów. Natomiast no, to dawało ten kierunek wejścia do, powiedzmy, pełnego biznesu, tak? Czyli nie tylko reklama na rzecz biznesu, ale wiesz, reklama na rzecz biznesu to jest co innego niż robienie w biznesie całej takiej koncepcji biznesowej, z której ta reklama potem wynika, jest jednym z elementów. No i to była taka wizja, na którą zdecydowanie nas skupili. Tak. Okej. I to trwa ten mariaż, czyli jesteś częścią tej zmiany przez 3 lata potem mniej więcej. Tak, trzy z groszem. Bo trzy groszem było, bo było to warunkiem, znaczy, kontraktu. Tak, tam był kontrakt, jeszcze miałem potem non-compete'a takiego, czyli w sumie to był 5-letni kontrakt, z czego tam 3,5 operacyjnie i 1,5 non-compete'a, czyli zakazu konkurencji. No i to jest... No to nie ma takiego MBA na świecie, który by dał tyle nauki. Okej. Okay. To są wyłącznie pozytywne lekcje i doświadczenia, czy zdarzały się jakieś
Znaczy, powiedzmy sobie tak. Nie ma, myślę, może tak, odpowiednio dobierałem słowa. Jak to powiedzieć? Tak, nie? Delikatnie. Jeszcze parę umów mnie może wiązać, nie rozumiem. Pamiętam. To jest tak. Firmy konsultingowe są bardzo konserwatywnymi firmami. Co by nie popatrzeć z zewnątrz i co one o sobie nie opowiadają, że zajmują się AI-em czy nowymi rzeczami, to są bardzo konserwatywne firmy, które głównie pracują dla konserwatywnych biznesów. Te garnitury w tym wszystkim są dosyć nieprzypadkowe. I ta konfiguracja też jest jednak dosyć specyficzna. I to jest tak, że mimo, jakby najdelikatniej rzecz biorąc, to też mój głód postępu i innowacji nie mógł tam być zaspokojony, bo to, co byliśmy w stanie realizować w ramach Deloitte Digital, to nie było tym drzewo, w którym cały świat digitalowy siedział. No bo wpadłeś w tryby maszyny bardzo, mimo wszystko, dużej i też trochę ospałej przez to, prawda? No bo nie da się, żeby ten mamut, ten duży słoń biegł z tak dużą prędkością, szczególnie w kontekście. Tak, ale ja myślę, że tak, że to był w ogóle genialny ruch ze strony Deloitte'a, bo to jak spojrzeć tak przez odpowiedni pryzmat, to było błyskawiczna transformacja cyfrowa samego Deloitte'a i powołanie Deloitte Digital pokazało klientom, że ta firma czuje digital i idzie w tą stronę. Jasne. Antycypuje zmianę świata, antycypuje potrzeby swoich klientów i od razu ma ludzi. Bo my szybko zbudowaliśmy... Sprawdzonych w boju, tak. Czyli to jest takie trochę acqui-hire, jak często robili giganci, którzy kupują całe zespoły. Niezależnie jak to będzie za rok, za dwa czy trzy, na co wybrniemy, to my pokazujemy klientom: jesteśmy po tej stronie, mamy ludzi i to nie przefarbowanych naszych, tylko faktycznie znających się. Więc ja uważam, że to było genialne. Deloitte też odskoczył pozostałej wielkiej czwórce, bo zanim się EY pozbierał, zanim no, EY stosunkowo szybko, KPMG tak i to wolniej i PwC poszli. Nie mówię o Accenture, bo to jest troszeczkę inny typ biznesu gdzieś z boku, z którym często przetarga się spotykaliśmy, ale on jest inaczej prowadzony. To nie jest taka, to jest bardziej firma technologiczna mimo wszystko, a nie konsultingowa sensu stricte. Więc to w ogóle było super połączenie. Dla nas super rzecz, bo weszliśmy faktycznie w ten świat i zaczęliśmy rozmawiać, faktycznie to się zadziało, z tymi zarządami zaczęliśmy rozmawiać, patrzeć co i jak można zrobić. Duża ekspozycja na świat, bo ze względu na skalę mojego biznesu, no to też zostałem dosyć szybko nie tylko właśnie liderem tutaj, jeżeli chodzi o Deloitte Digital, ale w różnych europejskich ciałach brałem udział, od retailu w globalnym komitecie sterującym całym Deloitte Digital, więc pojawiły się globalne przetargi. Zostajesz człowiekiem roku nagrodzonym w konkursie Mix Awards. Tak, też, tak? Tutaj taka miła nagroda też spadła na skutek tej transakcji. Ale faktycznie tak wiedzowo, biznesowo, no to zupełnie nowe pola się otworzyły i to było faktycznie bardzo inspirujące. Łącznie z tym, że globalne partnershipy z firmami technologicznymi, więc rozmowa z globalnymi teamami, to jest inna narracja, nie oszukujmy się. To, co w twoich podcastach często mówią founderzy unicornów, że w momencie, kiedy wychodzisz poza Polskę, to optyka się zmienia. Tak no samo jest tutaj. Tak, czujesz się trochę takim królem życia, nie? No, pracowałeś na coś ciężko, jesteś tu, gdzie jesteś, ktoś to uznaje, masz do czynienia rzeczywiście z klientami, partnerami na całym świecie już teraz. Czy co najmniej tutaj w regionie Europy, no wszystko ja musi myślę, się nawet udać. Ja myślę, że ci króle życia przy tym kołowrotku, który jest i tempie narzuconym, to wiesz, jak zaczynasz latać samolotem co dwa tygodnie, bo już akurat na tyle miałem rozsądku, żeby nie planować co tydzień, bo dałoby się, albo jeszcze częściej, ten obraz królów życia jest z boku. To bardziej chodzi o to, że widzisz, że to jest, jak ja nazywam, często w życiu są tak zwane windows of opportunity. I one nie są wiecznie otwarte. I one po prostu, jest taka czasoprzestrzeń, w której coś można zrobić. Jeżeli to nie zrobisz, to ono się zamknie i może już nigdy się nie otworzy. Czyli cieszyłeś się, byłeś zadowolony, że wykorzystałeś te swoje okno. No bo trochę tak się stało, bo potem już nie było takich akwizycji w świecie konsultingu. To był nawet, mam taki z Adage'a amerykańskiego, okładka była, że właśnie konsultingi ruszyły na zakupy, a potem już tak ostudziło towarzystwo trochę z bardzo prozaicznego powodu, bo
To nie były kompatybilne biznesy i ich integracja była bardzo trudna w taki sposób, jak sobie chyba konsultanci wyobrażali. Natomiast dla mnie, dla dużej części mojego zespołu, no to było otwarcie troszeczkę na większą wodę, chociaż pamiętajmy, że my wnieśliśmy dwóch globalnych klientów, globalnych, więc my nie byliśmy tutaj szare myszki, które nie wiedzą, jak się mówi w języku language. Czy nawiązując do tego, co mówisz teraz, czy są jakieś obostrzenia w tych umowach z klientami, którzy niekoniecznie muszą zaakceptować teraz powołanie do życia nowego bytu? I tak, ale wolałbym nie wchodzić w ten obszar. Ale są takie zapisy? Bywają takie momenty? Są takie sytuacje. Gdyby na przykład moja firma dzisiaj stała się częścią jakiejś innej grupy, niekoniecznie to oznacza, że moi klienci mieliśmy będą... Mieliśmy review wszystkich klientów. Okay, rozumiem. I to tak nie tylko na poziomie tutaj lokalnym, ale też globalnym. Polityka taka związana, compliance, to jest to, czego się musiałem szybko nauczyć. Rozumiem. Bardzo dobrze, że to wspomniałeś o tym. To jest coś, co dla polskiego przedsiębiorcy jest chyba mało, który nie ma styku z korporacjami, to jest mało znane. W takiej firmie jak Deloitte jest to wniesione na bardzo wysoki poziom. Na pewno, tak. I jest, no ale umówmy się, to znowu, to jest firma usługowa, nie zapominajmy o tym. Mm-hmm. Największą wartością tego typu firm są ich marki. Więc marki są chronione na wszelkie możliwe sposoby, a ponieważ one są olbrzymie, no to musi być szereg reguł, które to pilnują. Plus pamiętajmy, że potem są ludzie, którzy dbają o swoje interesy, więc wchodzi polityka, ktoś cię chce wpuścić, ktoś cię nie chce wpuścić. To nie jest tak, jak w swojej firmie mówisz, od jutra zwrot 180, lecimy w inną stronę. Nie. To w ten sposób nie działa, mimo że też jest trudno przekonać decydentów na przykład do pewnych kierunków, które są dosyć mgliste. To jest, myślę, taka druga różnica, że ty jako przedsiębiorca, nie wiem, obudzisz się rano pod prysznicem, słuchasz radia i ktoś coś powiedział i mówisz, o kurczę, to jest to, idziemy. Jest jakaś idea, inspiracja. Tak. I grzejemy. Nie ma do tego biznesplanu, nie ma do tego benchmarków z kategorii, tabelek, Exceli i tak dalej. Są jakieś przekonania, wizualizacje. Feeling, tak. Mhm. Te bits and pieces, dokładnie, kawałki skoń schodzą i ty mówisz, dobra, ja wiem, ja to po prostu wiem. No ale weź to teraz zrób. Nie, to tak nie. To już nie na pewnym etapie, tak? Tak. Okay. Poza tym myślę, że też oczekiwanie wielu klientów nie jest aż tak daleko idące do przodu, bo pamiętajmy, to 2015 to tak zwana transformacja cyfrowa dopiero wtedy raczkowała i to było tak, że faktycznie my byliśmy wcześniej na rynku z tym konceptem i trochę musieliśmy go sami wypracować. No dobrze, to wracam do tego pytania o ten okres, o ten czas tych 3,5 roku, a potem 1,5 roku non-compete, czyli takiego okresu, w którym nie możesz prowadzić działalności konkurencyjnej. Wydawałoby się, mnie by się tak wydawało, że no powinieneś już w tym Deloitte do emerytury. Do grobowej deski. Co najmniej posiedzieć. Tak się nie wydarzyło. No myślę, że wiele osób było zaskoczonych, bo jednak... Tak chyba przeciętny czas, który trzeba poświęcić na zostanie partnerem w tego typu organizacji, to jest jakieś 20 parę lat. Dla wielu to jest ten, tak jak mówisz, ta meta, która obfituje w apanaże, sławę, szacunek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja podpisując umowę, miałem wszystko dokładnie przemyślane i wręcz przekalkulowane z datami głównie, wiedząc, że po tym 5-letnim okresie będę w takim momencie życia, w którym jeszcze jedną dużą rzecz mogę zdążyć zrobić. Co ty mówisz? Tak. Zaprojektowałeś to sobie, tak? Ja znaczy nie wiedziałem, że odejdę, tylko ja wiedziałem, że jeżeli po 5 latach bym uznał, że jednak nie przedłużamy umowy, oni nie przedłużą, ja nie przedłużę, razem nie przedłużymy, to że to będzie idealny moment jeszcze, żeby zebrać doświadczenia i coś jednego dużego zrobić. Może to oznacza, że po prostu trochę za szybko zostałem partnerem w Deloitte. Może gdybym miał, nie wiem, 60 lat, to już by był scenariusz, o którym ty mówisz. No ale na pewno nie w wieku tam 40 lat, tak, jak zostawałem, więc to wiesz, wow. to trochę za wcześnie. Tym bardziej, że jednak ja jestem co świata. Nie wyglądam, wybaczcie Państwo, nie wyglądam, ale jestem digital native. No, jestem digital native mimo siewizny. I widzę, co się w tym świecie dzieje po prostu.
I uważam, że to jest jeszcze masa ciekawych rzeczy. Okej, no właśnie, czyli łapiesz byka za rogi, mówisz, to jest ciągle mój czas, mam swoje doświadczenia, tak, kompetencje, chcę wykorzystać to momentum. Ciągnie wilka do lasu, więc, bo wracasz do, zostajesz między innymi partnerem Welcome Digital, tak? Oj, to jest skomplikowana historia, bo to musiał być... Jesteś tam jeszcze, czy cię już nie ma? Nie, już mnie nie ma od zeszłej wakacji. Jeszcze wisisz. Tak, ale to chłopaki musieli nie poprawić strony, albo nadgrała się z backupu stara. Nie jestem. Od pół roku już nie zajmuję się Welcome Digital. To była agencja, która powstała głównie dlatego, że wraz z naszym odejściem i ze zmianą polityki też zarządu Deloitte padła tam decyzja, żeby już biznesu agencyjnego nie kontynuować. A byli dosyć ważni klienci, którzy jednak nie chcieli być tak zostawieni samemu sobie. No i trochę został taki projekt łączony, stworzony, że oni zostali przetransferowani po prostu do Welcome Digital i była taka... Ty w ramach grupy też jeszcze, czy takich? Nie, już zupełnie niezależnie. Mi chodziło o to, żeby po prostu zachować ciągłość dla klientów, żeby klient był komfortowo potraktowany. No jesteśmy firmami usługowymi, nikt nie chce spalonej ziemi za sobą zostawiać. Więc tam znowu przenieśliśmy część zespołu, podobnie jak to było z EURRSCG. No i siłą rzeczy, mimo że ja się zarzekałem, że do reklamy już po konsultingu nie wrócę, no to nawet dostałem takiego waivera, czyli zwolnienie w non-compicie na ten obszar, żeby tymi klientami się zajmować. Więc powstało Welcome Digital, to w nowej konfiguracji ze wspólnikami rozwijaliśmy. No natomiast trzeba pamiętać, że to był 19 rok, kiedy te rzeczy zaczęły się dziać, to powolne moje wyjście, bo ja też to tak sukcesywnie wychodziłem, to trzeba było przekazać, no jednak to jest kawał biznesu, który był tam realizowany. No i potem nastąpił trzeci taki moment kulminacyjny, czyli pandemia, tak, i to pandemia nas wszystkich złapała trochę nieprzygotowanych. Jaki miała wpływ na ciebie, na twoje życie zawodowe przede wszystkim? No myślę, że z tych trzech startów w trudnych momentach ten był najtrudniejszy, bo też trwał na dłużej, bo tam bańka internetowa to było dziab i powoli odbudowa. 2008 było dziab. No i powoli odbudowa. A tutaj to tak dziabnęło, ale nie chciało się... No nie chce mi się wierzyć. Przecież online jest jakąś alternatywą dla biznesów. Powinno... Tak, ale zakładaliśmy wszystko... Różnica jest taka, że zakładaliśmy wszystko od zera. I na nowej marce, na nowym offeringu trochę myśleliśmy, jak to skonfigurować. Mieliśmy kilka pomysłów. Ja bardzo chciałem też, czego nie mogłem robić przez okres non-compitu, i nie robiłem, musiałem odczekać, żeby uruchomić ten biznes konsultingowy, taki advisory, więc to tak wypłaszczyło. Niestety to było trudne, bo jak masz firmę, a już na szczęście jakby to był e-commerce, no, czyli to by było super, ale generalnie dużo biznesów faktycznie w pandemii złapało wiatr w żagle, tych digitalowych. W naszym przypadku no, to było tak, że... No nam to trochę taki, no to był duży kij w szprychy, tak? To nie mogliśmy się rozpędzić. No wiesz, jesteś Olek Cygan, no jakby rynek cię zna, tak? Tak, ale mimo wszystko wiesz, jak firmy mają wstrzymane budżety pandemiczne, sami nie wiedzą, co będą sprzedawały. W pierwszym okresie to w ogóle wydatki zostały na wszystko wstrzymane, reklama dostała natychmiast po głowie. Nawet ci przekazani klienci, których wzięliśmy pod opiekę, zaczęli zmieniać modele biznesowe. Jasne. A nowi ociągali się decyzjami. Jak masz, a mieliśmy tam 30 parę osób od razu na payrollu, no to skąd trzeba wziąć na te pensje. W agencji tak to poszło najszybciej, bo potem udało nam się kilka fajnych projektów zrobić, a one pociągnęły ze sobą klientów i do agencji trafili klienci nawet regionalni i globalni. Więc to naprawdę fajnie. To agencja się w tym obroniła. Dużo trudniej było w tym biznesie konsultingowym, który był od zera. A jeszcze w międzyczasie jeszcze jeden startup nam się przydarzyło uruchamiać. Myślisz teraz o Smart Engine, tak, właśnie? Tak, tak. Tam zostajesz CEO w ogóle? Tak, to jest tak, że uruchomiliśmy na bazie, to jest konsekwencja doświadczeń, bo ja wcześniej realizowałem różne projekty startupowe, korzystaliśmy z POIG-ów, czyli z finansowań unijnych i troszeczkę wiedzieliśmy, jak się do tego dotknąć, no ale my byliśmy zawsze w biznesie usługowym. To jest jednak zupełnie inna para kaloszy niż tu produkt. I
Smart Engine to jest takie przedsięwzięcie, gdzie właśnie jeszcze będąc w Deloitte, w globalnych dealach zaobserwowaliśmy, że skala, szczególnie w przypadku e-commerce'ów, zapotrzebowania na content rośnie gigantycznie. Klienci, którzy mają sklepy internetowe albo na przykład, może inaczej, producenci, nie wiem, kosmetyków dajmy na to, mają nie dosyć, że swoje sklepy internetowe, to prowadzą kampanie, to mają jeszcze swoich dystrybutorów, retailerów, którzy też prowadzą kampanie, więc nagle jak sobie Państwo wyobrazicie, to tych wszystkich źródeł, z których przychodzą zamówienia na banalne banery, na banalne mailingi, na reklamy do social mediów, co dziesiątki, tak? Setki, w tysiącach. Okay. Nagle się okazuje, że w okresach miesięcznych jest potrzebne po kilka tysięcy reklam. Robienie tego to taka ludzko, fabryczka tak, wtedy, nie? Tak, tylko no, ile można robić ludzko przy rosnących kosztach ludzi. Czyli zautomatyzowaliście to. I zaczęliśmy to automatyzować, wymyśliliśmy kilka rozwiązań, które sprawdziły się wstępnie w boju. Uznaliśmy, że to jest coś takiego, co można wypączkować jako osobne przedsięwzięcie. Czyli Smart Engine dalej funkcjonuje? Tak, funkcjonuje okay. I to jest w ogóle, to jest też taka, ponieważ zawsze prosiłeś, żeby być przygotowanym z jakąś poradą lub pomysłem, to dobrze, że jesteśmy w tym okresie pandemicznym, bo to tak wracając już na tor biznesowy, to była taka duża moja lekcja, tak? I lekcja pokory, bo o ile wcześniejsze przedsięwzięcia, no to był się rynek chłonny. Okay. Było zapotrzebowanie. Tak, i to niezależnie w jakiej kategorii biznesowej, to czy te TMT, czy banki, czy ubezpieczenia, czy coś, to w Polsce nigdy nie było specjalizacji. Może poza sektorem farmaceutycznym, gdzie faktycznie ten marketing jest zupełnie inny, są agencje od zawsze wyspecjalizowane, to tak te agencje obsługują wszystkich. A tutaj się okazało, że postpandemicznie w ogóle to pojęcie target grupy, czyli komu, do kogo docieramy, robi się super ważne. I następuje dalsza taka fragmentacja, że już nie można powiedzieć, że my sprzedajemy takim i takim firmom lub tacy i tacy ludzie są naszym targetem, znowu nieładnie powiem w języku language, tylko trzeba naprawdę nad tym się skupić. I przyspieszając, nam zajęło 2 lata prawie, żeby w Smart Engine zastanowić się i wybadać i doświadczalnie przetestować, gdzie ten produkt najlepiej, komu się przyda, jakiej grupie celowej. Dwa lata to długo? Długo eksperymentowaliśmy. Wyszliśmy z naturalnych obszarów, które były dla nas typowe, czyli właśnie z filmu Fortune 500 i z działów reklamy. A finalnie jesteśmy w branży retail, e-commerce, czyli w handlu. Pivotowaliście. Tak, zmienialiśmy. I co więcej, w tej branży mamy swoją niszę, bo wiemy, że to muszą być firmy, które mają bardzo duże katalogi produktów. Najlepiej jakby jeszcze funkcjonowały na wielu rynkach, bo robimy też wersje językowe w sposób zautomatyzowany. Bierzemy, nie wiem, 10 tysięcy produktów, tak jak mają retailerzy. Pokazujemy je w różnych kombinacjach, czyli tak zwane wersjonowanie robimy, bo dopiero wtedy ta automatyzacja ma sens. Jak my mówimy o 10, 15, nawet 100 banerach, no to lepiej niech to zrobi człowiek paluszkami, tak? Więc to była bardzo ciekawa lekcja, jak taki biznes sprofilować zupełnie inaczej. Na końcu uczciwie przyznam, że wyszła trochę hybryda, to znaczy jesteśmy pomiędzy usługą a produktem, bo też specyfika tych klientów pokazuje, że jednak ten czynnik ludzki, ale taki od strony obsługowej jest super ważny. Czyli wracamy jednak do tego, że trzeba zrozumieć, jaka jest prawdziwa potrzeba klienta. Bo wielu nam mówiło, o super, robicie 10 tysięcy banerów szybko i niedrogo. No i jakoś nie klikało. A potem się okazało, że jednak no, narzędzie narzędziem, ale musi być w tym wszystkim jeszcze wsparcie, musi być człowiek odpowiednio skonfigurowany. Sięgnęliśmy po inne doświadczenia, zmieniliśmy model i powoli dzisiaj łapiemy trakcję. No fajnie, że to tak o tym opowiadasz, że wyciągnęliście pewne lekcje, mimo wszystko nie zawróciliście, nie poddaliście się, a właśnie pomni tych doświadczeń zmodyfikowali tak. Kierunki rozwojowe. No a od maja też 2021 roku jesteś partnerem zarządzającym Future Company. Tak. Dużo się dookoła ciebie cały czas dzieje. No bo trochę to jest
Jest kilka tych obszarów, które one na pierwszy rzut oka może nie wyglądają jako komplementarne i takie nakładające się na siebie, natomiast bardzo chciałem wykorzystać to doświadczenie z Deloitte i to, czego w Deloitte nie udało się zrobić, bo tam jeszcze taka moja obserwacja była, że dla dużej części klientów super ważne jest nie tylko konsulting, przygotowanie strategii, ale także operacjonalizacja. I to, że jednak potem jesteśmy razem z klientem, wdrażamy te rzeczy, sięgamy, szczególnie dzisiaj, tak jak mamy AI, który, tak jak rozmawialiśmy, jest narzędziem, do którego trzeba dopiero zastanowić się, jak zastosować, że przyniosło odpowiednie rezultaty, no to nie wyobrażam sobie, żeby, wiesz, zrobić raport, 300 stron, AI będzie dobre dla waszej firmy. Proszę, radźcie sobie. I faktura na koniec. I faktura. Polski przedsiębiorca nie przypada szczególnie za tym ostatnim elementem. Więc jakby ta część związana z tym, żeby to wdrożyć w życie jest ważna. No i taka była geneza powstania Future Company. Plus. Uwielbiam tą nazwę waszą jako marketer. Ona od razu wizualizuje nie tylko wasze starania i cele, tylko też pozwala mi się jako klientowi trochę utożsamiać z tym kierunkiem, gdzie podążamy. I tam też był pivot. Okej. Okay. Tam też był pivot, to też jest lekcja. Znaczy ja muszę, dlatego mówiłem o tej pokorze, bo te lata pandemiczne, a potem od momentu ataku Rosji na Ukrainę, to wybuchu wojny, to cały czas myślimy. Pivot polegał na tym, że pierwsza obserwacja była taka, że szczególnie w niekorporacyjnym środowisku, czyli w większych firmach polskich, regionalnych, takich, które nie mają takiego zaplecza, gdzie można wiedzę przetransferować, szczególnie prezesi, zarządy, ale też całe zarządy są dosyć osamotnione. To znaczy, wiesz, że jeżeli jesteś z tej generacji trochę przeddigitalowej, no to skąd możesz tą wiedzę czerpać? Tak, rozumiem. I często masz ludzi już od digitala, bo masz kogoś w marketingu, kogoś w sprzedaży, ale w sam nie pływasz tak w tym dobrze, jakby się... Tak. I w ogóle jak prowadzimy różne rozmowy, czytałem raporty, artykuły, to widać, i to chyba też zwróciłeś na to uwagę, zobacz, jak często zarząd na przykład rekrutuje chief digital officera. Był taki moment, że to było jakąś manią. Co to oznacza? To oznacza drogę dla mnie na skróty albo taką próbę jakiegoś właśnie, nawet może na skróty jest zbyt brutalne, próbę takiego wciągnięcia jakiejś wiedzy, ale wiesz, tak troszeczkę z boku. Osobnym pieniądzem. Tak. I kogoś, kto się tym zajmie. Bo gdyby to był członek zarządu, który faktycznie pracuje zresztą zarządu, to jest super, ale niestety w wielu przypadkach to był członek zarządu, który miał swój zakres obowiązków i to nie powodowało, że digitalizacja firmy postępowała. Super, że o tym mówisz, bo na stronie internetowej waszej, tej działalności Future Company, bo masz dwoje też partnerów, jest napisane: wspieramy liderów biznesu w procesie transformacji cyfrowej. Tak. Czy właśnie tych liderów biznesu, tych, którzy bardzo często stoją na czele tych firm. Czy w Polsce są jeszcze organizacje, które jakby nie zdają sobie sprawy z tego lewara, jakim może im dać wykorzystanie cyfrowych rozwiązań? Zastanawiam się, bo trochę mam pokusę, żeby przeformułować twoje pytanie. Śmiało. Bo to jest tak, że z tego, że ten świat, tak jak powiedziałem, bo to jest digital transformation, czyli transformacja biznesu w czasach cyfrowych, to z tego sobie praktycznie wszyscy zdają sprawę, bo wystarczy mieć w swoim otoczeniu jakiekolwiek dzieci, tak, własne albo niewłasne, żeby dokładnie zobaczyć, co się dzieje dokładnie. Natomiast wiele biznesów jest jeszcze bardzo konserwatywnie prowadzonych. I nie ma takiego poczucia, jak jednak to bardzo impaktowo nas zmieni. To co roku się poprawia oczywiście, bo mówię, ten świat się staje bardziej digitalowy, ale zobacz, co się wydarzyło. Wielokrotnie firmy wdrażają technologię dla wdrożenia technologii. Nie integrują jej z całej firmą. Sklep internetowy, to wiemy obydwaj, że uruchomienie sklepu od strony technologicznej to jest najbardziej banalne wyzwanie, jakie może być. Problemy pojawiają się gdzieś indziej. Tak, problemy pojawiają się gdzieś indziej. Cała obsługa klienta, call center, zwroty, wysyłka, komunikacja. Tak, wszystko. To jest wyzwaniem, a nie technologia za sklepem. Tak? I stąd się pojawił ten pomysł, że jednak liderzy biznesu potrzebują takiego sparring partnera, z którym mogą pogadać, z takiego concierge'a, jak to nazwałem,
Po to też, żeby zrozumieć, co się powinno wydarzyć w ich firmach, nawet pod kontrolą innych osób. Ale wiesz, żebyś mógł zadać pytanie, nie krępując się. Czynnik ludzki, czysto. Jak masz jakiegoś młodego człowieka w dziale marketingu, który siedzi na TikToku, trzaska pomysłami, no to nie wszyscy prezesi są na tyle swobodni, żeby wziąć taką osobę na rozmowę i sobie porozmawiać. Są oczywiście i też tacy, ale jednak duża część... bo w pewnym momencie musisz zadać jakieś pytanie, z którego coś wyniknie. Coś może zostać albo niebezpiecznie opacznie zinterpretowane. O to mi chodzi, bo wiesz, jestem zawsze transparentnością, tylko ludzie czasami opacznie potrafią twoją wypowiedź zrozumieć, a prezesi najczęściej mają pewne szybkie toki rozumowania, nie daj Boże, to skutkuje skrótem myślowym i od tego już jest rzut beretem do złej interpretacji. Czyli ta transformacja będzie postępować, świat pędzi do przodu, zmienia się. Ty, drogi liderze, powinieneś co najmniej rozumieć, co się dzieje. Tak. I jaki to ma wpływ na twoje biznes. Dokładnie. I mieć kogoś, gdzie możesz bez skrępowania zadać pytanie, plus drugi czynnik. Jeżeli popatrzymy, że duża część właśnie firm, które robią digitalowe tematy, to są młodzi ludzie, co przekłada się na to, że nie mają pewnej dojrzałości biznesowej, nie przeszli przez pewną ścieżkę zdrowia, nie mają potrzeb, no to też nie są dobrym sparring partnerem. No bo to jest, jak pamiętasz, był przez wiele lat z rzędu Rock Mobile, który skutkował tym, że wszyscy na rynku chodzili do klientów i mówili, musicie mieć apkę mobilną, ale po co? No i wtedy już nie wiedzieli po co, po prostu musicie. Upraszczam taką anegdotką branżową, która jest znana od wielu lat, ale to trochę tak, że parę lat w Deloitte i ten biznes trochę na innym poziomie pomagają mi też inaczej patrzeć na tematy właśnie, dużo bardziej jeszcze, nie dosyć, że jestem przedsiębiorcą, no bo pilnuję swoich, wiadomo, cyferek, ale też to spojrzenie, tam bardzo kilka ciekawych kwestii w Deloitte się nauczyłem. I to wszystko złączone razem wydaje mi się jest taką dosyć ciekawą mieszanką właśnie, żeby być takim konsjerżem, doradcą. W ogóle mi się strasznie podoba ten termin, bo to jest w takim starym, staroangielskim dobrym stylu, żeby to jest ktoś taki zaufany, kto wiesz, stoi sobie lekko w cieniu, ale pomaga odpowiedzieć na pytania. No i taka była idea, ale powiedziałem, że był pivot. Bo jednak się okazało, że albo mieliśmy za mało wytrwałości, albo było to zbyt skomplikowane. Do tego w ogóle był wymyślony cały taki model biznesowy, jak ja to nazwałem Netflixowy. Czyli, że masz abonament, to na abonament, tak? Na miesiąc, ale cancel anytime. Rozumiem. Bez żadnych, no strings attached. Kiedy chcesz, odpuszczasz, możesz z tego wyjść, jak ci nie pasuje, nikogo nie trzymamy. Ciekawe. Tak, ale learning był taki, że sporo rozmów prowadziliśmy, staraliśmy się zdiagnozować te potrzeby, więc na poziomie deklaratywnym wszyscy byli się brawo. Każdemu się podobało, tylko potem ale chciał płacić. Ale z przejechanią kartą kredytową już było dużo gorzej. No tak. I spojrzeliśmy na to w ten sposób, że jednak jakby odkryliśmy, że jednak szefowie firm bardzo często chcą, żeby to już przeszło na ich zespoły, żeby to robić już z ich zespołami i operacjonalizować szybciej, że tu jest potrzeba, że oni mówią, no dobrze, ale ja mam to na głowie, ja słyszę, co wy mówicie, zgadzam się, tylko słuchajcie, tutaj jest szef tego działu, tu jest szef tego działu, oni potrzebują pomocy i wejdźmy już i róbmy. W Polsce trochę tak jest, że ta operacjonalizacja jest ważna, takie koncepcyjne prace, nie chcę powiedzieć, że one są traktowane jako mniej istotne, ale jednak to, żeby już zacząć działać, jest priorytetowe. A to chcesz przez to też powiedzieć, przepraszam, wchodzę w zdanie, że kończą się te czasy takiej wielozadaniowości również w biznesie? Myślę, że trochę tak, bo mam nadzieję przede wszystkim, bo też jestem zdecydowanym przeciwnikiem silosów w organizacjach. Uważam, że świat cyfrowy wymusza pokonanie silosów. Okej. Bo jeżeli chcemy dobrze obsługiwać klienta... Musimy się stawać ekspertami, tak? Ale musimy też, wiesz, nie możemy pozwolić, żeby na przykład logistyka nie współpracowała z marketingiem. Rozumiem. Albo z teamem w helpdesku. Czyli zespoły eksperckie, ale takie wielowymiarowe... Tak. I współpracujące ze sobą, czyli w tych płaszczyznach następuje współpraca, nie? Że są księstwa pobudowane i wszyscy mówią, o, no ja jestem najważniejszy, bo ja dostarczam produkt do klienta. Sprzedaż, marketing, i tak dalej. A każdy, dokładnie te każdy to może powiedzieć. Nie? Tak, i każdy może powiedzieć, że jest
najważniejsze, tylko omnichannel szczególnie, czyli wielokanałowość, to, że mamy te macki wypuszczone do klienta gdzie tylko się da, bo tak to najlepiej chyba można nazwać, powoduje, że my musimy naprawdę myśleć takim matriksem szerokim. Jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby się zamknąć w jakimś obszarze albo żeby w firmie powstał jakiś wydzielony obszar, to to jest prosta droga do tego, żeby się gdzieś wywalić na tym doświadczeniu konsumenta. A to, co z kolei mówimy dzisiaj jako Future Company, to jest, że my mamy business strategy at core, ale human experience at heart. I to jest, uważam, dzisiaj naprawdę mamy rynek odbiorcy, tego konsumenta, customera, konsumera, człowieka. I jeżeli firmy nie będą na każdym etapie potrafiły zaadresować jego potrzeby, tak jak ja adresuję potrzeby do mojego klienta, to one muszą patrzeć nawet na tego detalicznego, bo to też jest ciekawe, B2C, B2B, o tym też sekundę bym chciał powiedzieć, to ktoś nas prześcignie. To za moment przyjdzie gracz, który to będzie umiał zrobić i po wszystkim. No to kiedy opowiadasz o młodych ludziach, tutaj przez chwilę wspominasz o nich, to się uśmiecham w tym momencie, bo mam do ciebie pytanie z serii, jak żyć, Olek? Jak robić dobrze biznesy? Bo dawniej to mieliśmy dziadka, syna, no, tak. Czasem może czy tatę, tak. Czasem może wnuczka. A dzisiaj w kontekście targetowania czy rzeczywiście trafiania w potrzeby naszych przyszłych klientów mamy boomersów, przedstawicieli pokolenia X, Y, Z, alfa. No człowieku, jak to wszystko ogarnąć? Jak, no, jak dzisiaj i w jaki sposób, jakimi kanałami, jakimi metodami trafiać do klienta końcowego, no, rozumiejąc tą specyfikę? I to jest bardzo dobre pytanie, bo na pewno ten model, który był kiedyś, tak zwana demografia, to już możemy, taka bazowa, możemy zapomnieć. Okay. Do tego mamy podejście behawioralne, następne było, czyli okej, nie interesuje nas, czy jesteś właśnie dziadkiem, wnuczkiem, tatą. W takim wieku, tylko jeszcze... Tylko co robisz, okay. Jak żyjesz, nad czym spędzasz czas. A dzisiaj myślę, że doszliśmy do etapu, gdzie oczywiście te generacje, o których wspomniałeś, one troszeczkę są takim, one nam troszeczkę wskazują drogę, żeby spojrzeć właśnie na te generacje szerzej, bo różni się ich specyfika. Nie tylko gdzie żyją, nie tylko jak spędzają czas i co robią lubić, ale ten mindset tak zwany, tak? Że właśnie tak jak baby boomersom, czyli pokoleniu, tam to są lata powojenne, tak? 60. i tak dalej, najpóźniej do 60. to oni byli tacy skoncentrowani przede wszystkim na pracy, na majątku, na dorabianiu się i w każdym pokoleniu następnym to się zmienia. Kiedy dziś się mówi, że Zetki, no to w ogóle najbardziej, czyli ci, co wchodzą dzisiaj na rynek pracy, 17-18 lat, taki teensi, troszeczkę starsi, to oni w ogóle cenią sobie swój czas, swobodę, transparentność, no, autentyczność. A alfa, no to z kolei są 100% digital już, tak? A jeszcze nie wiadomo, co cenią w życiu, bo są za mali, żeby cenić, ale już wiemy, że na pewno będą inni. Ja trochę odbijam tą... Znaczy, może i tak, to trzeba zrozumieć. Tego się nie da po prostu tylko doktorancko ująć. To jak to zrozumieć? Trzeba rozmawiać z przedstawicielami tych pokoleń, tak? I dlatego nawet Future Company, ważnym komponentem, który mamy, to jest team tak zwany Customer Intelligence, czyli team taki rozszerzony, badawczy. Gdzie... Wywiadowczy taki. Dokładnie, dokładnie, stąd ta nazwa, bo pierwszą rzeczą, którą najczęściej robimy, to jest po prostu głębokie wejście w tą grupę, która często klientowi się wydaje, że jest jego grupą, a czyli, potem się okazuje, że niekoniecznie. Czyli 35-latek zupełnie inaczej się zachowuje i ma inne potrzeby dzisiaj niż 25-latek. Tak. Ale nawet jak rozmawialiśmy o twoim podcaście przed rozpoczęciem nagrywania i widać, że to teoretycznie większość z osób, które były na tym krześle, są w podobnym spektrum wiekowym. Tam jest rozstrzał paru lat dosłownie. To prawda. A jak potrafią być różni i jednak te nawet co... Czyli
wiesz, o czym mówię, nie mieszczy, mieszczą się niby w jednej grupie, ale też są inni. Tak, przedsiębiorców, ale z innymi celami, pomysłami i doświadczeniami. I myślę, że to jest super ważne. I teraz, jeżeli spojrzysz na zmiany w ogóle, które zachodzą w biznesie, jest taki trend B2B2C. Znaliśmy wcześniej tylko B2B i B2C. Albo firma dostarcza firmom, albo firma dostarcza klientom końcowym. Prawda? Przepraszam, znowu wejdę w zdanie, ale nasze Authenti sprzedaje między innymi rozwiązania do klientów firmowych, tych B2B właśnie. I słuchaj, to nie jest ta sama sprzedaż, to są zupełnie inne taktyki, inne strategie, inne narzędzia marketingowe, żeby dotrzeć do takiego klienta, więc rozumiemy te różnice, ale nie wszystkim to dobrze wychodzi, nie? Tak, ale też macie produkt dla klienta końcowego, powiedzmy z biegiem digitalizacji świata to będzie istotne, tożsamość online'owa, podpisywanie, identyfikacja, prawdopodobnie to jest mniejsza część waszego biznesu, zakładam, strzelam, niż ta B2B, ale jest. Oczywiście. Spójrzmy teraz na takie kategorie, jak na przykład praktycznie w każdej można znaleźć tak zwane direct to customer, czyli firmy, które wcześniej na przykład produkowały napoje, słodycze, kosmetyki. One w tradycyjnym modelu dostarczały na przykład do dystrybutora, który docierał lokował je w sklepie czy w innym miejscu. No, oczywiście potem te największe firmy, jak potworzyły brandy, no to stworzyły marketingi, ale w czystej postaci, no to jednak one były takie bardzo B2B. No, wejdźmy dzisiaj w budowlankę, tak? Albo w takie już typowe branże B2B. Ciepłownictwo. Kotły gazowe, dzisiaj mamy nową dyrektywę unijną, temat gorący. Nagle się okazuje, że właśnie z powodu tego, że zmienia się coś na świecie, pojawiają się nowe techniki, technologie, ten klient końcowy, który normalnie czyli był Kowalski. Już, tak, nagle mówi, no tak, ale hurtownik nie odpowiada na moje zapytania, wszędzie się nie zna się tak dokładnie, bo to jest nowe. Instalator, serwisant się nie zna, no to ja idę do producenta. I nagle się okazuje, że ten producent z jednej strony musi kontynuować swoje wszystkie działania, które robił B2B, bo przecież nie porzuci tych kanałów i to, co ma, a z drugiej strony musi nauczyć się w ekspresowym tempie rozmawiać z klientem końcowym. Patrz, panele fotowoltaiczne chociażby, prawda? Dokładnie. Czy usługi bankowe. No. Tak. I mamy taki ewidentnie widoczny trend B2B2C, gdzie firmy, które do tej pory były skoncentrowane na partnerach tylko biznesowych, cały marketing, wiesz, infolinia, wszystko to, co wiesz, potrzebne było, żeby funkcjonować na co dzień, teraz trzeba zastanowić się, jak zrobić, żeby tego klienta nie porzucić. No bo jak my nie go porzucimy, to nasz konkurent na pewno go ogarnie, tak? No i to odpowiada na potrzebę zrozumienia tych ludzi i do kogo my mówimy. Inną potrzebę, trzymając się techniki ciepłowniczej, inną potrzebę ma starsze małżeństwo w starej kamienicy, która energetycznie ma wyzwania. Inaczej ludzie, którzy młodzi budują segment, ale będą mieli gromadkę dzieci i duże zapotrzebowanie na energię, tak? I do tego słusznie powiedziałaś o panelach, nagle się okazuje, że jeszcze trzeba zrobić jedno wyjście, czyli my mówimy o technice ciepłowniczej, ale ona jest nie do oderwania od generowania energii, czyli prądu. Bo jak tutaj włożymy pompę ciepła, no to ona musi być zasilana. A tam są już inni partnerzy, dokładnie, z którymi więc trzeba rozmawiać. Jak trudny się robi nagle taki setup, żeby dostarczyć temu klientowi końcowemu rozwiązanie, którego on oczekuje. I nie dziwne, że ci tradycyjni uczestnicy rynku dzisiaj, ci pośrednicy biznesowi, hurtowni, instalatorzy i tak dalej, często nie są gotowi. I to też jest jakiś chyba efekt tej transformacji cyfrowej, prawda, że zanim ktoś wykona jakieś połączenie czy wyśle maila, siada na internet i przegląda, tak jest, poszerza wiedzę, dowiaduje się i to nie są już też przypadkowe wybory często, prawda, czyli bardzo często spotykamy się z tym w naszym biznesie, że zanim ktoś zada nam pytanie, zadał sobie trud co najmniej obejrzenia strony, przejrzenia jakiegoś materiału.
Ale też w życiu prywatnym śmieję się zawsze, kiedy mój tato mówi, że wybiera się do lekarza. On często zanim ta wizyta się na dobre rozpocznie, już jest do niej przygotowany, tak. Googlając wcześniej, zbierając lekarze dane. Lekarze tego nie lubią. Czasami są takie tabliczki na zasadzie zapytaj doktora Google'a. Tak. Ale coś w tym jest. To jest ta zmiana. Tak, to jest ta zmiana. Tak. Dzisiaj lekarze zupełnie inaczej też z nami rozmawiają. Ja jestem świeżo po wizycie wczoraj u lekarza, więc... Fajnie, że o tym mówimy. Ale nie można tego negować, znaczy, bo to jest, to słuchaj, dla mnie to jest jakby humorystycznie traktuję to, zapytaj doktora Google'a w przychodni lekarskiej, ale to jest takie zatrzymywanie rewolucji, znaczy to jest nieuniknione. Tak jest. I to jest też odpowiedź na to, że nie wiem, lekarz ma dla ciebie 5 minut. Nie da się zaordynować dobrej recepty na wizycie 5-minutowej, bo to, że kogoś boli kolano, to nie oznacza, że trzeba mu dać maść na kolano, bo na przykład to wychodzi z brzucha, z systemu nerwowego, cokolwiek. Tak samo jest, moim zdaniem, właśnie to jest akcja-reakcja, że konsument końcowy sięga po tą wiedzę, którą mamy w urządzeniu, tak jak powiedziałeś, dostępną, bo chce sobie też jakby wyrobić opinię, no bo mieliśmy taki etap w życiu gospodarczym, że no nie wiem, szedłeś po nową pralkę, szedłeś do marketu elektronicznego. No i wierzyłeś, że ten sprzedawca ci da najlepszą pralkę, jaką powinien ci dać bez ekspertem. No tylko potem przypadkowo się dowiadywałeś, że poprzez programy motywujące sprzedawców, to on ci daje taki, z którego ma najlepszy kupon on lub jego firma. I zacząłeś się zastanawiać, chyba muszę jednak się dowiedzieć coś o tych pralkach, żeby nie być owcą, która zostanie ogolona. Więc a mam wszystko tutaj, więc nagle zaczynamy sobie się dowiadywać, jestem świadomym konsumentem. To jest taki powstanie świadomych konsumentów, chyba tak by można było to, prawda, podsumować. Jak tak ciebie słucham, to się zastanawiam, ile ty masz jeszcze takich pomysłów na półce do zrealizowania kiedyś? Nie, już się hamuję. Już się hamuję. Teraz aktualna strategia jest taka, że nauczony doświadczeniami teraz ściągam tematy, bo to jednak, tak jak ci powiedziałem na początku, one są na takiej mojej mapie. Ale mają wspólny pewne połączenia. Tak. I teraz cel jest taki, żeby z tego skonstruować może grupę, to jest taki jeden z moich pomysłów, taką grupę kilku spółek, które, bo jednak z jednej strony trzeba być w miarę elastycznym i móc reagować i być specjalistą i nie być takim generalistą, ale z drugiej strony jak masz grupę, są zespoły dobre, to ta skala robi różnicę, szczególnie, że no, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc moje ambicje są zdecydowanie ponadgraniczne i tutaj taką grupę zdecydowanie też bym chciał mieć minimum regionalną. Super, kibicujemy. Co cię ukształtowało, jak do tej pory w życiu, w największym stopniu, Olek? Jak może zawodowo, ale i prywatnie? Myślę, że wracając do tego, co powiedziałem na początku, to na pewno duża zasługa rodziców, bo to z jednej strony mama edukacyjnie plus przyciśnięcie języków, wyjazdy jakieś zagraniczne, nawet jak to było na skraju jakichś tam możliwości finansowych, to w tamtych czasach to było dobre. Z drugiej strony tata od strony właśnie komputerów, zakupu też pewno za niemałe pieniądze tych pierwszych spektrumów, potem jakiś Amstrad, potem jakiś PC, to pamiętam, no zbierało się w tamtych czasach miesiącami, żeby kartę graficzną kupić, bo to był wydatek. Wszystkie, ja nic nie chciałem, tylko chciałem mieć zrzutkę, żeby... Lepszą, wyższą, lepszą, mocniejszą. Dzisiaj z tym też jest łatwiej, jak się patrzy, jak się dzieciom wymienia sprzęt. To było jedno. No, z drugiej strony... Przepraszam, dzisiaj się wymienia sprzęt, wcześniej się wymieniało kartę. Taka jest różnica. No właśnie. Okay. Jedną rzecz chciałeś mieć lepszą, a nie daj Boże coś się zepsuło i była tragedia, było naprawić. A z drugiej strony, no to chyba w DNA, tak? I tutaj jakieś takie rzeczy, które... No plus to słuchanie, zapamiętałem, co mówiłeś. Ta otwartość, ta idea spotykania się czy rozmawiania z różnymi osobami, często spoza biznesu, po to, żeby właśnie poszerzać horyzonty. Zdecydowanie jestem tego fanem, że trzeba być jak gąbka, trzeba chłonąć. Zamknięcie to jest jakby silosy, to co mówiliśmy, a plus zamknięcie się nawet w swojej kategorii, to myślę, że to w ogóle nie pomaga w byciu innowacyjnym. To gdybyś miał właśnie naszym widzom, słuchaczom, przedsiębiorcom dać jakieś jedną, dwie rekomendacje tego, na co powinni zwracać uwagę, szczególnie wtedy, kiedy zależy im na tym, by te ich biznesy, inicjatywy kończyły się sukcesem.
czy realizowane były z sukcesem, to tutaj jakie byś akcenty na co położył? Zacząłbym od tego, że są dwa typy, tak upraszczając, dwa typy ludzi i biznesów. No, ja jestem po tej stronie raczej wizji, innowacji, wymyślania czegoś nowego. Mm-hmm. Nie jestem osobą, która nie przepadam za takim mozolnym dowożeniem, gdzie tylko polepszamy. Tak, doceniam to. Wtedy trzeba po prostu mieć zarząd już, który to umie robić. I faktycznie ten procent, punkt procentowy, w zależności od branży, jakie są możliwości, polepszasz i ta zmiana sobie idzie, ale tak w sposób stabilny. Jestem po tej stronie bardziej właśnie takiego wymyślania. Jeżeli chcecie Państwo iść tą stroną, w tą stronę i o tym myśleć, to zdecydowanie, nawet jeżeli Wasz biznes, bo często porada dla startupowców jest taka, że celujcie w świat. Ja bym to troszeczkę inaczej ujął. Patrzcie, co się dzieje na świecie i myślcie o tym, słuchajcie, znajdujcie przykłady, analizujcie i zastanawiajcie się, co dobrego z tego wyciągnąć, nawet jak to ma być biznes lokalny. Nawet jak on ma być mały, to nie znaczy, że nie ma mieć najlepszych takich praktyk wyciągniętych skądś inąd. I nie bójmy się tego eksperymentowania. Myślę, że to jest taka rzecz, która często nas trochę paraliżuje. Tak jak wspominałeś wielokrotnie, w polskiej kulturze tylko się lukruje. Tak, najczęściej. Tak, nie mówi się o porażkach, one zawsze są. To są na koniec dnia rzeczy, które w jakiś tam sposób mniej lub bardziej mogą na dno położyć cały biznes. Oczywiście, że tak. My też mieliśmy masę momentów, w których było niewesoło. Staramy się z nich jakoś konstruktywnie, kreatywnie wybrnąć, szukając drogi, ale właśnie dlatego, że eksperymentujemy. I wyciągamy wnioski. I wyciągamy wnioski, tak jest. Mnie się podoba, daleki jestem od takich kliszy powtarzanych na połowie konferencji, ale akurat to, co mi się podoba, jak właśnie w Google zawsze jest powiedziane, że masz 70% to core business, 20% to są rzeczy, które są na tej niskiej orbicie, almost there, coś, co możesz chwycić i prawdopodobnie to się uda, ale 10% to możesz utopić. I to uważam, że tak trzeba działać, patrzeć do przodu szczególnie i nie bać się, że coś po prostu się nie uda. No, to nie jest telenowela brazylijska, gdzie wszystko ma być cukierkowe, tak? Nie oszukujmy się. W biznesie po prostu ja nie wierzę w stuprocentowe sukcesy. One zawsze gdzieś tam są okupione jakąś ceną albo porażką. Jak nie w samym biznesie, to ludzie potem się przyznają, że po stronie prywatnej czasami im coś nie zadziałało. No to jest trudny kawałek chleba, nie ma się co oszukiwać. Natomiast szczególnie w takim momencie, gdzie jest jakaś fala wznosząca, nowa technologia, nowe rozwiązanie, to jest świetny moment dla tych ludzi, którzy nie mają może wielkiego kapitału, ale mają energię, żeby zadziałać, bo to jeszcze jest taki moment, w którym stosunkowo bariery wejścia może nie są takie najwyższe, można z czegoś skorzystać, zbudować na czymś, zacząć działać. Przede wszystkim zdobyć wiedzę i być w tej forpoczcie zmian. Wiesz, o to mi chodzi, że jeżeli wskakujesz do pociągu, w którym już wszystkie miejsca są zajęte, to nawet zostanie ekspertem, już nie mówię przedsiębiorcą, ale ekspertem jest trudne. A kiedy faktycznie na początku zaczniesz, tylko pójdziesz w dobrą stronę. Nie chodzi o to, żeby być tylko najpopularniejszym influencerem, który na wszystkim się zna. Ale mówię w sensie, że jeżeli pomyślisz, zaczniesz realizować projekty, nawet małe, drobne, to konsekwentną pracą faktycznie jest duża szansa, że osiągniesz ten sukces. Ja jestem fanem tego właśnie wczesnego startu. Z tą energią, o której mówisz, ponoć wszyscy ją mamy, tylko nie wszyscy potrafimy wskrzesić. Okej. Bardzo fajne rekomendacje, zapamiętujemy je. Jesteś przedsiębiorcą, zakładałeś biznesy, teraz doradzasz, też konsultujesz inne. Czy ty sam miałeś jakiegoś przewodnika, mentora w życiu? Nie, ja mam tak charakterologicznie dosyć tak, że ani nie miałem plakatów z gwiazdami sportu, ani muzyki. Jestem dosyć, myślę, skrajnym indywidualistą. To pewno moja żona, która nomen omen daje dużo wsparcia i to ona jest też takim moim sparring partnerem, gdzie możemy, bo ona też jest z rodziny, która zawsze samodzielnie
przedsiębiorczo do tematu podchodziła, więc tu na szczęście mam takiego sparring partnera od zawsze, który, z którym można o tym pogadać. Natomiast czasami lubię coś ciekawego przeczytać jako inspirację, ale staram się szybko to przetworzyć na swoją potrzebę. Okay. Tak? Więc odpowiadając wprost na pytanie takiego jednoznacznego mentora, guru nie miałem, nigdy w taką stronę nie poszedłem, nie neguję tego. Myślę, że to jest po prostu troszeczkę też, kogo spotykasz na swojej drodze i druga część to jest twoje wnętrze, czy to jest po prostu dla ciebie dobre, czy nie. Są ludzie, którzy uważam potrafią fajnie to ogarnąć, w moim przypadku to mniej działa. To już ostatnie pytanie, obiecuję z serii obowiązkowych. Forsuję taką tezę, że Polska może być kolejną doliną krzemową, co najmniej Europy. Czy ty się zgadzasz z tym sformułowaniem, czy nie? Czy jeszcze na to za wcześnie? Niekoniecznie w technologiach. Chodzi mi tylko o tą przestrzeń, o to miejsce. Jakby wspominaliśmy chwilę o tej dolinie krzemowej a la Łódź. Tak. Ja myślę, że to jest to. Nie ma prostych odpowiedzi na trudne pytania. Trochę tak bym to sparafrazował sytuację, która często jest obca politykom. Zawsze znajdują proste odpowiedzi. Moje doświadczenie z Finteractive tutaj bym przytoczył i to, że współpracuję z uczelniami i z władzą samorządową i władzą centralną. Mam styczność z różnymi obszarami. Jak byłem młody, to zdecydowanie wierzyłem w niewidzialną rękę rynku. Uważam, że w takim otoczeniu, tak jak w Europie funkcjonujemy, która jest jednak dosyć, w pewien sposób dosyć uregulowana, to potrzebne jest takie dosyć przemyślane wsparcie, żeby coś takiego jak taka Dolina Krzemowa się zadziała. To znaczy wszystkie lata Stanów po prostu zaowocowały Doliną Krzemową. Czy to było złe, czy dobre, to jest osobna historia, bo wystarczy poczytać o skutkach gorączki złota, skąd się wzięły tak, te majątki i tak. Naprawdę trochę ten American Dream to wcale nie jest taki słodki. Myślę, że u nas tego, czyli tak, są obszary, ja wierzę, że sektory kreatywne są zdecydowanie, takie digitalowe sektory kreatywne są zdecydowanie dobrym obszarem. Mamy ludzi od tego, mamy know-how, można połączyć kilka rzeczy. W prostym wydaniu, tak właśnie jeden do jednego kopiując ze Stanów, myślę, że jest za późno. Musimy po prostu znaleźć swoje miejsce, dokładnie, swój blend. Uważam, że dzisiaj już jest czas tego, to co cały czas mówię, wchodzenia bardziej w szczegóły. Tak jak tą grupę docelową trzeba rozwalić na kawałki i dotrzeć do sedna sprawy, tak samo trzeba zrozumieć, w czym możemy być dobrzy, a potem trochę skatalizować. Ja wiem, że masa przedsiębiorców ma problem z pracą właśnie, czy to z władzami miejskimi, czy z ministerstwami, czy kimkolwiek z tego obiegu. Ale moim zdaniem, żebyśmy szczególnie na arenie światowej byli zauważeni, to jest bardzo potrzebne. Ja mam takie teraz doświadczenie jeszcze, że właśnie przy okazji Filmteractive pracuję dużo z Urzędem Miasta Łodzi, z zespołem od inwestycji, od wspierania biznesu. Byliśmy też na Web Summit ze stoiskiem Łodzi, które bardzo fajnie się wyróżniało i to jest niebo do ziemi do tego, co było kiedyś. Myślę, że dzisiaj nie należy się to bać, tylko współpracować właśnie z władzami, pokazywać, podpowiadać. Tam też są sensowni ludzie, tylko często nie mają tej wiedzy. Jak my nie przeszczepimy, to się nie zadzieje, więc jakby wybacz za przydługą odpowiedź na twoje proste pozornie pytanie. Jest to do zrobienia, tylko to nie będzie takie proste i wymaga trochę więcej wysiłku i poszukania, czym ta Dolina Krzemowa na pewno ma być. I tej relacyjności, którą bardzo zapamiętuję po dzisiejszym spotkaniu. Jest jeszcze coś, co powinniśmy zapamiętać po spotkaniu z tobą na koniec? Nie bójmy się digitala. Świetnie. Myślę, że to jest rzecz, nie bójmy się digitala, zaufajmy młodym ludziom. Ja naprawdę cały czas mówię, jak słyszę narzekanie na generację Z, to się uśmiecham, bo to jest w ogóle, to nie pamięta byk, jak cielęciem był, krótko rzecz biorąc, to jest raz. Dwa, to są naprawdę super ludzie, tylko trzeba do nich podchodzić fair,
mieć ciekawą propozycję dla nich i ich z czymś zainteresować. I ten świat nieuchronnie zmierza, przecież oni nie wzięli się znikąd, po prostu świat się przekształca. I wydaje mi się, że oprócz tego słuchania, o którym mówiłem, dwa, relacyjności, trzy, to jest taka umiejętność jednak dostosowania się, że musimy cały czas jako przedsiębiorcy być czujni i cały czas myśleć, co będzie za chwilę za rogiem. Po tym, co powiedziałeś o młodych ludziach, to myślę, że i nasze dzieci obejrzą ten odcinek. Dziękuję, to była duża przyjemność spotkać się z Tobą w studiu Biznes bez lukru. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Partnerem audycji była firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.